Dobrze drodzy, to dzisiaj odcinek QA, czyli odpowiadam na Wasze pytania, które zadaliście, czy to pod postem yy, na YouTube, czy pod ostatnim filmem. No to może być długi odcinek, słuchajcie, bo tych pytań jest niesamowita ilość, chyba jest w sumie kilkaset pytań. No ale cóż, podejmiemy wyzwanie, spróbujemy odpowiedzieć. No ja tak radośnie wtedy stwierdziłem, że yy, spróbuję odpowiedzieć w następnym odcinku, a na tych odcinków pewnie trzeba będzie nagrać ze 20. Dlaczego? Dlatego, że wiele z tych pytań to jest naprawdę materiał na osobny odcinek. Ja nie chcę potraktować tych pytań, tak wiecie, pobieżnie. Na YouTube jest dużo takich pobieżnych rzeczy. My tu chcemy jednak tworzyć nową jakość. Chcemy naprawdę dogłębnie starać się odpowiadać na pewne ważne kwestie związane z Biblią czy szerzej ze starożytnym światem. No więc spróbujemy podjąć te pytania, zobaczymy jak to wyjdzie. No i tak. To co, może żeby nie przedłużać, to przejdźmy już do pierwszego pytania. Tutaj sobie je powklejałem po kolei. To no, porządek jest taki przypadkowy. Mam pytanie odnośnie Nowego Testamentu, a konkretnie Ewangelii. W jakim stopniu należy traktować przedstawione w niej wydarzenia literalnie, a na ile są to tylko dopiski autora starożytnego, który poprzez fantastyczne, nadprzyrodzone opisy danych zdarzeń chciał podkreślić konkretne cechy Jezusa Chrystusa? Czy powinniśmy wierzyć, że wszystkie cuda dokonane przez Jezusa wydarzyły się naprawdę? Czy jednak kierujemy się tutaj też starotestamentowym rozpoznaniem i zakładamy, że takie postacie jak Anioł wewnątrz Pustego Grobu e, historycznie tam nie występował? Przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie zamieszczone filmy i że dzieli się Pan w internecie całkowicie bezpłatnie swoją specjalistyczną wiedzą. Bardzo fajnie, dzięki. No to jest pytanie bardzo ważne, bo to jest pytanie o historyczność Ewangelii. I tutaj proszę, mi tutaj takie dwa, dwa aspekty na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, proszę pamiętać, że Ewangelie to nie są biografie. Ewangelia to nie jest biografia, chociaż wygląda trochę jak biografia Jezusa, no bo zaczyna się od narodzin, a kończy się śmiercią. To proszę pamiętać, że Ewangelia to nie jest biografia, bo proszę zobaczyć, mamy opis narodzin, w dwóch, zwłaszcza w dwóch Ewangeliach, taki rozszerzony. Później mamy całkowite pominięcie głównego etapu życia człowieka, życia Jezusa w tym przypadku, Czyli jego dzieciństwo, dorastanie, młodość, wykształcenie, edukacja i tak dalej. Dopiero Jezus pojawia się po Ewangeliach dzieciństwa już jako dorosły wtedy, kiedy wkracza, można powiedzieć, na scenę, czyli kiedy rozpoczyna swoją misję. A później praktycznie jedna trzecia Ewangelii, czasem nawet więcej, zwłaszcza w Ewangelii Jana, to jest widoczne, to jest tak naprawdę opis męki śmierci i zmartwychwstania. Bardzo nieproporcjonalnie, bo trzy dni tak, tak zwane tridum paschalne, te trzy dni, Wielki Czwartek, Wielka Piątek, Wielki Piątek, Sobota i Niedziela, są opisane na niemal jednej trzeciej, jako jedna trzecia Ewangelii. Nie? I proszę zobaczyć, że Ewangelie to nie są biografie. Ewangelie mają bardzo ścisły jakby taki porządek, gdzie to już jest, to jest, zresztą to, jest, to widać wyraźnie, że to jest literatura przemyślana, to jest literatura, która powstała dużo później, niż nam się wydaje. Ta literatura nie powstała zaraz po Śmierci Jezusa. To nie spisywali jej pierwsi, powiedzmy, świadkowie, czy ewangeliści, czy apostołowie zaraz po śmierci Jezusa. Tylko ewangelie powstawały kilkadziesiąt lat później. I, i dzisiaj to jest oczywiste, dzisiaj to już wiemy bardziej, że Ewangelie to jest produkt pewnej refleksji teologicznej oraz takiej, można powiedzieć, konstrukcji literackiej. Tak? To nie oznacza oczywiście, że Ewangelie nie mają, nie odnoszą się do historycznej postaci Jezusa ale proszę pamiętać, że Ewangelia to nie są biografia. One wycinają pewne elementy z życia Jezusa, tak jak zwłaszcza, jak powiedziałem, opis narodzin. Trzy lata są opisane w, w Ewangeliach ten, ten, ta, ta działalność, czy jeden rok, działalność Jezusa publiczna, a tak naprawdę większość Ewangelii, każdej, a zwłaszcza Ewangelii Jana, to jest opis męki i śmierci i zmartwychwstania. To jest nieproporcjonalnie dużo, jeżeli byśmy próbowali potraktować Ewangelię jako y, próbę zarysu, zarysu życia Jezusa. To jest raczej pewien Literacko opracowany kerygmat, czyli to, co głoszono w gminach pierwszokrześcijańskich, i tak naprawdę Ewangelie no, już są takim właśnie dojrzałym owocem, powstały kilkadziesiąt lat już po śmierci Jezusa, i są dojrzałym owocem wiary pierwszego kościoła na jego temat. Zresztą ja napisałem taki artykuł, może nawet pokażę gdzieś wam tutaj. Napisałem taki artykuł 2015, parę lat temu prawda historyczna Pisma Świętego. Mówimy tutaj o historyczności Ewangelii. Ten artykuł jest dostępny na Akademia Edu, będzie można go sobie tam poczytać. I tu między innymi też dotykam, chociaż to jest ogromny temat, ja go tutaj tylko dotykam, o minimaliści w kwestii Jezusa i Ewangelii. Minimaliści to są historycy, którzy są sceptyczni co do historyczności Biblii, tak? nie zakładają z góry jej historyczności, szukają potwierdzeń pozabiblijnych, no więc tutaj troszkę opisuję o tym, jak to dzisiaj biblistyka podchodzi do tych tematów. Też właśnie opisuję troszeczkę Ewangelię Dzieciństwa. Biorę, biorę tak na warsztat taki przykład właśnie, jakim są Ewangelie Dzieciństwa. I chociażby tutaj pokazuję, no, że w Ewangeliach Dzieciństwa, które są dwie, mamy u Mateusza i u Łukasza, tak? mamy dwie Ewangelie Dzieciństwa, One mamy dużo rozbieżności między nimi, one się nie zgadzają co do wielu szczegółów, za to, to co je łączy, to bardzo dużo zapożyczeń yy, czy cytatów ze Starego Testamentu. Czyli to już widać, że Ewangelie dzieciństwa chociażby, które mówią o tych cudownościach, o trzech mędrcach, o pasterzach, o aniołach, o tym, że cała Jerozolima się zatrzęsła ze strachu, no to są takie opowieści, opowiadania, które myślę, że nie bazują na jakiejś formie pamięci historycznej, tylko często wynikają z refleksji już pod wpływem lektury Starego Testamentu. No więc, więc jeżeli chodzi o wartość historyczną Ewangelii, to jest bezsprzeczna, to znaczy Ewangelie są źródłem historycznym wiadomości o Jezusie jak najbardziej. Mamy, aż, mamy cztery Ewangelie, wśród tych kanonicznych, wśród tych, yy, które są w Biblii. Natomiast trzeba wiedzieć, że Ewangelie są już gotowym, teologicznym i literackim opracowaniem, stworzonym dekady po yy, już śmierci Jezusa. To jest opracowanie stworzone przez przez pierwszy kościół. Tak? Tu też... O, może taki przykład nawet podam. Tego, o czym wspomniałem, że Ewangelie oprócz pamięci historycznej kierują się innymi faktami. Opisałem to chociażby w takim artykule też z Tygodnika Powszechnego o, o zmartwychwstaniu. Mianowicie, a może nawet pokażę Wam tutaj. Ten, ten, ten artykuł też będzie można sobie gdzieś tam poczytać. Ale spróbujmy to pokazać. Proszę zobaczyć. Mamy Ewangelię Mateusza, Rozdział 21 to taki przykład ym, tego, jak była tworzona Ewangelia. Między innymi yy, w oparciu o co? Czy o pamięć historyczną, czy też o jakieś inne dane. No i 21 rozdział to jest sławny wjazd Jezusa do Jerozolimy w niedzielę palmową, czyli prawda, wjazd na osiołku. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i mówi tak na początku do uczniów: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Czyli mamy osła, oślicę i jeszcze obok niej źrebie. I zaraz jest powiedziane, właśnie Mateusz cytuje tutaj um, proroctwo, które się o to wypełnia. To jest proroctwo z Księgi Zachariasza, prawda? Powiedzcie córze syjońskiej, oto twój król przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu, oślicy. No i zaraz później Mateusz właśnie dodaje, że przyprowadzili oślicę oraz źrebie, położyli na nie swej płaszcze, a on usiadł na nich. I wychodzi nam dosyć karykaturalny obraz, jakoby Jezus siedział jednocześnie na o oślicy oraz źrebięciu, wieżał do Jerozolimy na dwóch zwierzęciach. To jest oczywiście karykatura, obrazem przedziwnym. Skąd Mateusz wziął te dwa zwierzęcia? Otóż właśnie, kiedy zobaczymy sobie na oryginał tego proroctwa, na Księgę Zachariasza, zobaczmy, tutaj mamy, prawda, Księgę Zachariasza, rozdział 9, no to w wersecie 9 mamy właśnie to proroctwo i proszę zobaczyć, ono jest zbudowane z paralelizmów, jak każda poezja. Kto pamięta mój wykład hmm, chociażby o Enuma Elisz, gdzie tam pokazuje, jak wygląda poezja semicka czy hebrajska w Biblii. Ona jest zbudowana z ze stychów czy z linii paralelnych, które są paralelne do siebie i, i mówią mniej więcej to samo, tylko tak jakby w synonimach, tak nawzajem się naświetlają. Poezja hebrajska właśnie rządzi się paralelizmem. I tu mamy wybitny przykład paralelizmów, i zaraz powiem, dlaczego to jest ważne. Raduj się wielce, Curo Syjonu, wołaj radośnie, Curo Jeruzalem. Piękny paralelizm synonimiczny. Kolejny. Oto Twój król jedzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Kolejny para paralelizm i trzeci paralelizm tego wersetu. Pokorny jedzie na osiołku, na oślądku, źrebięciu oślicy. Uwaga, to jest paralelizm. To oznacza, że mowa tu jest o jednym zwierzęciu, tylko ono jest rozbite na dwa stychy, na dwie linie, właśnie jako paralelizm, czyli jako taki pewny synonimiczność, tak, że raz się mówi o tym zwierzęciu osiołek, a raz się mówi źrebie oślicy. Co zrobił nas ewangelista Mateusz? Wracając do Ewangelii Mateusza, rozdział 21, skoro u Zachariasza pisało osiołek czy oślica i źrebie oślicy, no to wkłada w usta Jezusa polecenie, że trzeba, przynie trzeba przy przynieść mu oślicę i źrebie z nią. I Jezus wsiada o dziwo nie na, jedne, nie na jedno zwierzę, tylko wsiada na dwa zwierzęcia. Więc widać wyraźnie, że Ewangelia to jest tylko taki malutki wycinek, czy malutki przykład tego, że Ewangelia, oprócz pamięci historycznej, sięgania po pamięć o Jezusie, o jego, o jego słowach czy Jego czynach, wyraźnie kierują się interpretacją, jaką czytają ze Starego Testamentu. Tak? czy się, kierują się autorzy Ewangelii również proroctwami mesjańskimi i wyraźnie właśnie, żeby pokazać, że to Jezus jest tym Mesjaszem, który właśnie wypełnia, wypełnia proroctwa mesjańskie. Także to jest, to jest taka rzecz. Dobrze, to co? Idziemy dalej chyba. To, to jest ogromny temat, słuchajcie. Na ten temat znowu tutaj mógłbym yy, yy, bardzo, bardzo dużo mówić, ale może to już niech wystarczy. Zobaczmy sobie kolejny, kolejny temat. Pan Jakub Dubilewicz pyta. Dziękuję bardzo za niezwykle ciekawe wykłady, z ogromnym zainteresowaniem. Przesłuchałem je wszystkie od deski do deski. Fajnie, super. I dlatego chciałem Pana prosić o praktyczne wskazówki odnośnie tego, skąd można pobrać konspekty do poszczególnych wykładów, o których wspomina Pan swoim studentom w wielu filmach na swoim kanale. Yy, dobra, no to tak, no to już tutaj Panu to pokażę i wszystkim widzom. Mianowicie trzeba sobie wejść na moją stronę, yy, znaczy na Akademia Edu, to jest taki profil dla naukowców, gdzie publikują swoje yy, powiedzmy artykuły naukowe czy książki Akademia Edu. I te, że ja też tutaj mam swoje konto i ten, te rzeczy, które mogę oczywiście udostępnić, bo nie wszystko niestety mogę, ale te rzeczy, które mogę udostępnić, udostępniam na Akademia Edu i proszę zobaczyć, tutaj mamy tak, najpierw książki moje, pięcioksiąg, odczytany na nowo, Ugarit, to jest ta książka, którą, prawda, tam gdzieś obiecywałem Wam w innym odcinku i tutaj ona jest cała dostępna, mój komentarz do księgi wyjścia, jeszcze inna książka o Księdze wyjścia, tajemnice imion biblijnych, też ciekawa książka. O języku hebrajskim. No i tu mam te skrypty, o których pewnie tam pan pyta. Mianowicie skrypt do pięcioksięgu. Tu jest, prawda? Tutaj mamy o skrypt do tłumaczenia w Biblii. Bardzo ważna sprawa. O tutaj mam dwa takie, to może się Wam tutaj nawet yy, yy, wam nawet pokażę. Mam takie dwie ciekawe konkordancje, które stworzyłem kiedyś, mianowicie. Może kto komuś się to przyda, mianowicie kompletny wykaz wyrazów z Nowego Testamentu, czyli wszystkie wyrazy Nowego Testamentu i posegregowane od najczęściej występujących do najmniej występujących, czyli jeden raz. Co mi wyszło, że łączna liczba wyrazów w Nowym Testamencie jest 138 200, tyle jest wyrazów w Nowym Testamencie, a osobnych słów, osobnych rdzeń jest 18 500 z groszami. To jest na podstawie no, takiego wydania. Nowym Testamentem Grece, Nesta Landa, 27 wydanie. Takie, ta, to jest takie naj, najbardziej miarodajne wydanie Nowego Testamentu. No i proszę zobaczyć sobie, tutaj mamy właśnie tą, ten wypis po, po kolei słów od najczęściej pojawiających się. Oczywiście najczęściej pojawiający się to jest, rodzaj, to jest spójnik kai, czyli i. Ho rodzajnik, prawda. Tutaj mamy przyimki różne. Zobaczmy, jakie pierwsze imię tu będzie, czy pierwsza rzeczownik. E, tutaj mamy tcheł, pro, proszę bardzo. Bóg, prawda? Pierwszym takim rzeczownikiem, który najczęściej pojawia się w Nowym Testamencie, oprócz przyjmków, innych takich mniejszych części zdania, to jest słowo Bóg. I taki sam e, słownik, czy taką samą konkordancję stworzyłem do Biblii Hebrajskiej, do Starego Testamentu. Tutaj z kolei wszystkich wyrazów jest ponad 400 tysięcy. Ale osobnych rdzeni już tylko 8 tysięcy. Hebrajskie, jak widzicie, jest językiem takim skondesowanym, dosyć ubogim w różne rdzenie, ale za to każdy rdzenie jest napakowany wielością znaczeń. To jest też temat na inny wykład. No i mamy też spójnik W, spójnik I najczęściej występuje, później H rodzajnik le, i znowu przyimki. I proszę zobaczyć, znowu najczęściej pojawiającym się słowem poza przyimkami jest tetragram JHWH, święte imię Boga. Występuje prawie 7 tysięcy razy. 6828. No a y, później mamy, co jeszcze gdzieś tu powinno być Elohim, chyba takie, słowo Elohim, czyli Bóg, występuje 2600 razy. No więc takie rzeczy można sobie u mnie ściągnąć na właśnie na tym profilu Akademia Edu. Y, no i też później mamy Biblijna Historia Zbawienia, Archeologia, mój skrypt do archeologii biblijnej, Małżeństwo i Rodzina w Biblii, też skrypt. No i później różne moje artykuły, tego mam dość dużo, także tutaj można sobie wejść i to wszystko jest za darmo. Książki, skrypty, artykuły, wszystko, oczywiście to, co mogę, to wszystko Wam tutaj udostępnię. Dobra. Idziemy dalej. Kolejne pytania. Realista pyta, według jakich kryteriów wybierano księgi do Starego Testamentu? To jest bardzo ważne pytanie, bo to jest tak naprawdę pytanie o kanon Biblii, to znaczy na jakiej podstawie zadecydowano, że coś jest częścią Biblii, że jakaś księga jest częścią Biblii, a na przykład inna księga nie jest, tak? Tutaj też pod spodem Magda pyta, bardzo podobne pytanie zadaje. Jakie kryteria brano pod uwagę, wybierając księgi do Starego i Nowego Testamentu? I zagadnienie kanonu biblijnego, czyli skąd się to wzięło, że dane księgi trafiły do Biblii, a inne księgi starożytne, które nazywamy a pokryfami, nie trafiły do Biblii, to jest temat na tyle duży, że czasem semestralny wykład się na ten temat prowadzi, więc proszę mi wybaczyć Panie Realisto, Pani Magdo, ale ja chętnie do tego tematu wrócę, ale to jest temat na osobny odcinek. To jest duży temat. Zresztą tutaj kolejne pytania realisty są w podobnym duchu. Dlaczego Septuaginta zawiera więcej ksiąg? No najprościej mówiąc właśnie dlatego, że w Septuagincie mamy inne kryteria. To też Żydzi, którzy stworzyli w diasporze w Aleksandrii, stworzyli swoją Biblię, tylko że mieli trochę inne kryteria do wybrania, czym jest Księga święta, która to jest księga natchniona, która to jest księga, która jest Słowem Bożym, mieli znacznie szersze kryteria. I w związku z tym Septuaginta zawiera chociażby księgi napisane po grecku, czyli na przykład nie wiem, Księga Mądrości, Księga Syracha, pierwsza druga, druga księga mahabejska. Ale uwaga, to są księgi tak zwane deutorokanoniczne, które znajdą się w kanonie katolickim, ale z kolei nie mają ich protestanci i nie mają ich Żydzi. Ale uwaga, w Septuagincie mamy też księgi, które nie znajdą się w żadnym z kanonów chrześcijańskich. Na przykład mamy Psalm 151, mamy Psalmy Salomona, mamy, księgi, mamy księgę Esdrasza, czy księgi Henocha. Więc Septuaginta jest takim no, dosyć szerokim kanonem. I tutaj do, widać, że decydowały inne kryteria doboru tego, co jest, czym jest Słowo Boże i co jest tak naprawdę Słowem Bożym. Nie? Trzecie pytanie, pytanie realisty jest w tym samym duchu. Jak traktowano pokrywy w Starożytności? Właśnie nie było takiego silnego rozgraniczenia, jak mamy dzisiaj. Tak? Dzisiaj my mamy Biblię prawda, opakowaną w jedną y, okładkę i wiemy, że to jest Biblia, a inne księgi Bibli Biblią nie są. Tak? W Starożytności, jak widać, to było dosyć płynne. To znaczy je, y, 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 były księgi, jak księga właśnie Henocha. Którą część starożytnych wspólnot wierzących uznawało za księgę natchnioną. Inni nie uznawali tej księgi. Jedni uznawali księgę mądrości za natchnioną, inni jej nie uznawali, i tak dalej. Tak jak mówię, to jest na tyle duży temat, że ja jakby dotykam odpowiedzi na to pytanie, ale proszę wybaczyć to jest temat na osobny odcinek. Tu jest jeszcze czwarte pytanie: dlaczego księga Jonasza jest ukończona tak otwarcie? No to już jest pytanie akurat z innego, jakby z innej branży, ale ciekawe pytanie, bo nawet to pokażę, spróbujmy to gdzieś zobaczyć. Proszę zobaczyć, mamy księgę Jonasza, ona jest zbudowana z czterech epizodów i dokładnie czterech rozdziałów. Każdy rozdział to jest jeden epizod i w czwartym rozdziale już Niniwa się nawraca, prawda? Jonasz zostaje posłany do Niniwy i Jonasz jest zły na Pana Boga, że Pan Bóg przebaczył, prawda, tej grzesznej Niniwie, kiedy się nawróciła. I rzeczywiście, jak tutaj pan, pan realista zwraca uwagę, księga kończy się bardzo dziwnie, dlatego że kończy się pytaniem. I rzeczywiście wielu badaczy uważało, że tu jest księga, jest urwana. No bo jak można od, y, zakończyć księgę pytaniem, zwłaszcza jeżeli to jest pytanie pana Boga, jeżeli to Bóg pyta Jonasza? Bo Bóg pyta tak, a czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi którzy nie odróżniają swojej prawej ręki od lewej, a nad to mnóstwo zwierząt, i Pan Bóg się pyta Jonasza, czy ja nie powinienem być miłosierny dla tej niniwy, i nagle koniec księgi. Nie? Więc rzeczywiście, część badaczy uważa, że tu mamy do czynienia z jakimś urwaniem, ale moim zdaniem yy, tak nie jest. Moim zdaniem to jest bardzo przemyślane i bardzo literacko, tak można powiedzieć, w punkt yy, dobrane zakończenie tej księgi. Dlatego, że ta księga tak naprawdę, jeżeli kończy się pytaniem, to tak naprawdę to pytanie jest skierowane do czytelnika. Tak naprawdę to, to pytanie jest skierowane do nas i to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom. To jest bardzo trudne pytanie dla Żydów w tamtym czasie, ale to jest również pytanie dla Nowego Testamentu, dla ludzi Nowego Testamentu. Tu jest, to jest pytanie o to, o granicę Bożego Miłosierdzia. Nie? My lubimy wyznaczać granice Bożemu Miłosierdziu. Więc autor biblijny kończy Księgę Jonasza, która jest niezwykłą księgą o Bożym Miłosierdziu. To jest oczywiście midrasz taki prorocki. To jest, to jest legenda, pewna opowieść to nie jest księga historyczna, ale to przesłanie księgi Jonasza jest potężne. I, I jedno z tych głównych przesłań tej księgi zamyka się właśnie w tym kończącym pytaniu. I tak naprawdę pytanie jest skierowane nie tyle już do Jonasza, który w tej księdze na nie nie odpowiada, ale to pytanie jest skierowane do, do, czytelnika, do czytelnika. Idziemy dalej. Dobrze. Tak się cieszę. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Bardzo mnie ciekawi, czy w Biblii są jeszcze jakieś nieomówione nie tu fragmenty słowa, nazwy, czy postacie tajemnicze. Ja już się uśmiecham, bo słuchajcie, takich rzeczy jest cała masa w Biblii jeszcze, których tu nie omówiłem i które są bardzo ciekawe. Niezrozumiałe w tym sensie, że nie bardzo wiadomo o kim czy o czym mówią, do kogo się odnoszą lub też są o to spory. Yy, więc ja tylko pokażę dosłownie dwa takie miejsca w tym momencie, ale słuchajcie, tego jest ogrom. To po prostu... To jest materiał, to jest kopalnia. Kopalnia różnych takich ciekawostek. Pokażę może taki jeden przykład. Mianowicie to jest Księga Rodzaju, rozdział czwarty. Kończy się tam geneologia Kaina i jest powiedziane Setowi również urodził się syn. Set dał mu na imię Enosz. I na końcu jest takie zdanie kończące czwarty rozdział Księgi Rodzaju. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Wydaje się wszystko ok. Popatrzcie, wszystkie trzy tłumaczenia mają dokładnie tak. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana zgodnie z tym, co jest po hebrajsku, as, chuchali kro, beshem, adonai. Więc no powiedzmy, że to jest, to jest w miarę dobrze przetłumaczone. Ale gdybyśmy sobie otworzyli teraz targum, czyli aramejskie tłumaczenie Biblii, albo gdybyśmy otworzyli współczesne tłumaczenie rabina Saszy Pekaricza, takiego no, wielkiego badacza Biblii, to byśmy nagle zobaczyli, że Targum, czy, te, czy Rabin, y, czy w, w, w takim dziele, które się nazywa Tora Pardeslauder, y, przetłumaczona Biblia właśnie na polskie, ale właśnie to jest z tej perspektywy żydowskiej, czy też w innych niektórych przekładach, zobaczylibyśmy, że tu, wcale nie jest że tu wcale te przekłady nie mają, że wtedy zaczęto wzywać imienia Pana, tylko wtedy, wtedy bezczeszczono imię Pana. Wtedy zaczęto bluźnić imię Pana. No coś niesamowitego, zupełnie przeciwieństwo, nie? bo wzywać imienia Pana to nam się kojarzy z czymś pozytywnym, z jakimś kultem, adoracją, wielbieniem, wołaniem do Boga. A dlaczego w takim razie niektóre przekłady mają, że zaczęto, czy bezczeszczono imię Pana? No więc na to pytanie teraz nie odpowiem, bo to jest znowu na osobny odcinek, ale pyta się Pani o takie ciekawostki. Ten werset jest też ciekawy z innego względu. Jeżeli tu jest powiedziane, że wtedy za, za Kaina zaczęto wzywać imienia i jest JHWH tetragram, to to nam się nie zgadza z Księgą Wyjścia. Przecież my wiemy z Księgi Wyjścia, że imię Boga, czyli tetragram, święte imię JHWH, zostanie dopiero objawione Mojżeszowi na Górze Synaj. To jest setki, setki lat później. To jest całkiem inna tradycja. A tu mamy początki świata i co, już, już jest objawione imię JHWH. Więc jakby ten werset jest pod wieloma względami zagadkowy, no, ale tak jak mówię, no, to jest tylko przykład tego, że. Mamy w Biblii wiele takich elementów, czy takich fragmencików, tekstów. Proszę być spokojnym, jeżeli pani tutaj szuka takich, e, takich właśnie e, wątków detektywistycznych, no to takie wątki detektywistyczne myślę, że się jeszcze tu na naszym kanale pojawią. Może tylko jeszcze taki dosłownie jeden, jeden taki bardzo ciekawy, niezwykły fragment, bo pochodzący z pierwszej księgi królewskiej rozdział siódmy. To jest opis budowy świątyni jerozolimskiej. I ten werset y, 23 tego siódmego rozdziału mówi tak. Następnie sporządził odlew morza o średnicy 10 łokci. Morze to jest taka balia, taki mie takie miedziane, duże naczynie na wodę. Tak? Ono się nazywało symbolicznie morzem, bo to jest po prostu taka kadź do obmyć. Takie wielkie naczynie do obmyć o średnicy 10 łokci. łokieś to jest około pół metra. No więc 10 łokci to jest 5 metrów, czyli wielka balia z wodą. O średnicy 5 metrów okrągłego, o wysokości 5 łokci i obwodzie 30 łokci. No i okej, okay, ktoś by to przeczytał, przeszedł dalej, nawet nie zwrócił uwagę. No niestety, jeżeli ktoś jest matematykiem, to już widzi problem. Mianowicie, no nie ma szansy, żeby, jeżeli to ma być okrągłe, autor podkreśla, że to jest okrągłe, że balia okrągła o średnicy 10 łokci, no nigdy nie będzie miała obwodu 30 łokci. To jest, no, tutaj problem jest dosyć prosty, do, prosto raczej do wyjaśnienia. Po prostu autor nie znał wzoru na obwód koła, tak? Dwa pier, więc po prostu przybliżone, tutaj powinno być więcej, na, oczywiście powinno być trochę więcej. No to więc wyjaśnienie tu jest w miarę proste. Ale takich, ka, takich fragmentów, gdzie wyjaśnienie nie jest proste, gdzie bardzo trudno albo mamy spory, no, jest bardzo dużo. To takich, takich rzeczy proszę tutaj się nie niepokoić, takich rzeczy jest bardzo dużo i myślę, że będziemy mieć jeszcze materiał na nie jeden ciekawy odcinek. Dobra, idziemy dalej. Świetne wykłady. Chciałem zapytać, dziękuję. Chciałam zapytać, czy istnieje coś takiego jak obiektywna biblistyka? Na przykład protestancy, bibliści przedstawiają inne wnioski i ustalenia dla niektórych treści i jaki jest jakiś spór w tych tematach. No powiem tak, teoretycznie trzeba by powiedzieć, że oczywiście, że jest coś takiego jak obiektywna biblistyka, Biblistyka jest do tego momentu obiektywna, kiedy jest oparta na źródłach, na badaniach, na historii, na archeologii, na badaniach literackich prawda, gatunków, na badaniach literackich tekstów biblijnych, na badaniach językowych, filologicznych. No to tutaj badacze najczęściej są zgodni. Natomiast kiedy dochodzi do przejścia od badań historyczno-literacko-filologicznych na poziom teologicznych, no to tutaj zaczynają się już nam wnioski rozjeżdżać. Tak? Tutaj już domyślamy się, że te wnioski będą różne, bo proszę też pamiętać o takim fakcie, no, który tutaj jest bezsporny, że Biblią jednak zajmują się w większości wyznawcy konkretnych denominacji religijnych. Tak? Biblią zajmują się badacze, które najczęściej przynależą do jakiejś denominacji, czy to są protestanci, katolicy, czy na przykład Żydzi, prawda? Czy, czy, czy z innych denominacji. Więc, więc teoretycznie biblistyka obiektywna jak najbardziej istnieje, natomiast i często publikujemy, czy może nie często, przepraszam, rzadko, ale jednak czasem publikujemy w tych samych czasopismach, co Żydzi, czy Żydzi to gdzie my, ale jednak no, w pewnym momencie rozjeżdża się, rzeczywiście widać. Takie rozejście się, zwłaszcza jak dochodzi już do wniosków teologicznych. Po prostu każdy interpretuje nawet podświadomie, to, 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 to nawet to są psychologiczne mechanizmy, nawet niezależne od nas, każdy interpretuje trochę pod siebie, tak? Zgodnie z, z tym światopoglądem, z tym obrazem świata, który ma dla niego. Dla, to, to, to troszkę tak jakbym porównał do um, kolorowych okularów. Jeden ma różowe okulary, drugi ma zielone okulary, zielonkawe, trzeci ma niebieskawe. I teraz wszyscy czytają ten sam tekst albo patrzą na ten sam świat, i jeden mówi, no przecież ten świat jest różowawy. A drugi mówi, no jak to, różowawy jest zielony. A trzeci mówi, że jest niebieskawy. Nie? Po prostu my nie widzimy nawet tego, że przynależąc do pewnej denominacji religijnej, czy chociażby mając pewien światopogląd, bo również, nie wiem, ateiści powiedzmy, też mają pewien światopogląd, tak? Więc przynależąc do pewnego światopoglądu, siłą rzeczy szukamy treści, które potwierdzają. To jest mechanizm znany, znany w psychologii od dawna. Nie? Jest zresztą takie coś jak takie trzy wielkie kręgi badań nad Biblią to są jedne, jeden krąg to jest Ameryka, generalnie Kanada, Ameryka, Australia, ten krąg on jest głównie anglojęzyczny, Europa to jest drugi taki krąg, to był do niedawna krąg jednak niemieckojęzyczny, bo tutaj dominowali Niemcy i protestancka egzegeza, no i oczywiście Żydzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o Stary Testament, no to taki trzeci krąg to były badania żydowskie. I często te, te kręgi one pokrywały się i z językowym taką różnicą i też z denominacjami, tak? Rąk Izraela, no to oczywiście badań żydowskich, no to oczywiście judaizm, tak? Ameryka częściej bardziej katolickie, czy część Europy podejście protestanci, Niemcy, no to tutaj właśnie podejście bardziej protestanckie, więc też duży temat. Rzeczywiście jest coś takiego jak obiektywna biblistyka, ale w praktyce i staramy się, że tą biblistykę zobiektywizować, tak, czyli dojść do wspólnych wniosków, ale w praktyce jak popatrzymy na komentarze żydowskie, na przykład jak ja czytam komentarz żydowski do Biblii i czytam komentarz katolicki do Biblii to tak, czyta, to, to tak jakby te komentarze były, dwu, one komentowały dwie różne księgi. Naprawdę, to, to po komentarzach konfesyjnych widać, jaka duża jest różnica. No cóż, jest tak. Idziemy dalej. Kolejne pytanie. Wojciech. Witam, dziękuję za wykłady i pytanie, o jakich synów Boga chodzi w Księdze Rodzaju rozdział 6 wersety 1 do 4? I jeżeli jest to zapożyczenie, to dlaczego przy redakcji nie zostało usunięte? I tutaj podałem od razu drugie pytanie, bo ono jest podobne, Pana wykłady są fascynujące, bardzo dziękuję, dziękuję, że dzieli się Pan z nami swoją wiedzą. I mam pytanie, zastanawiają mnie wersety o olbrzymach, dlaczego autor umieścił je w piśmie, co miały oznaczać, bo co by nie mówić, to są mocno kłopotliwe. No, przyznam rację. Rzeczywiście, rozdział 6 Księgi Rodzaju, wersety 1 do 4, bywa, są w egzegezie dosyć kłopotliwe, dlatego, że no, na pierwszy rzut oka przypominają taki tekst no, mitologiczny, taki nawet politeistyczny, byśmy mogli powiedzieć, bo się pojawiają jakieś istoty boskie, synowie Boży, którzy współżyją z córkami ludzkimi, rodzą się jacyś olbrzymi, giganci yy, i tak dalej. Więc tekst jest dosyć kłopotliwy. Odsyłam to odsyłam znowu do moich wykładów z Pięcioksięgu, z Księgi Rodzaju, bo tam zdaje się trochę to tłumaczę. Też chyba w Wykładzie o Potopie. Też w Wykładzie o Potopie mówię na ten temat, no ale gdybym miał tak krótko odpowiedzieć na to pytanie, to no krótko się chyba nie da. To jest duży temat. To jest dużo teorii na ten temat. To znaczy, były teorie takie, że ci synowie Boży, Bene Elim, które tam się pojawia, to są na przykład. Aniołowie. Inni mówią, że to są królowie, bo królowie często określali siebie jako synów Bożych, synów uważali się za, za synów Boga. Inni jeszcze mówią, że to jest Izrael. Izrael jest dzieckiem synami Bożych, to jest zbiorowe określenie Izraela. To są takie interpretacje, które generalnie próbują jakoś no, okiełznać ten dziwny tekst, ten trudny tekst. Generalnie dominują takie interpretacje zmieszania kosmologicznego. I że rzeczywiście istoty boskie y, 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 tutaj współżyją z kobietami ludzkimi i z tego rodzą się jacyś giganci. Nefilim, nefilim dosłownie to nafal znaczy upaść, upadli. I że to pokazuje, tak jakby y, to było wbrew jakby Bożemu rozporządzeniu. Że, pojawi, że jakby takie mieszanie świata boskiego z ludzkim w takim sensie, że jakieś istoty boskie y, 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 prawda, współżyją z córkami ludzkimi, rodzą się jacyś upadli giganci. Była też oczywiście taka teoria socjologiczna, że to dotyczy króla, czy możnych, czy ludzi ze szlachty z miasta, sędziów, na przykład władców, którzy brali za sobie, brali sobie za, żony, za żony kobiety wiejskie. I próbowano też tak, jakby okiełznać ten tekst, wpasowując go w teorię socjologiczną. No niestety, dzisiaj dominuje jednak ta teoria taka mityczno-kosmologiczna, że ten tekst rzeczywiście, chodzi, o, o tym opowiada chociażby ksiądz Lemański w swoim komentarzu. To zdecydowanie. Zresztą, o, mam taką książkę, która to jest Krzysztof Napora. To jest taki mój kolega, który jest biblistą na kulu. I on napisał po angielsku książkę właśnie na temat dokładnie tych wersecików, szósty rozdział. Breaking Boundaries, The Concept of Separation in Genesis. Więc to, to jest akurat książka po angielsku. Ale to jest ogromny, ogromny temat, także tu jest dużo teorii na temat. Może kiedyś jakoś osobno tak wgłębię się w, te, w to zagadnienie. Ale tak jak mówię: albo mamy teorię socjologiczną, albo mamy teorię kosmologiczną, albo mamy teorię, że tutaj setyci żenią się z kainitami, ale dlaczego autor by tak dziwnie to opisywał. Więc bibliści generalnie próbują jakoś wybrnąć z tego, z tego takiego. No, tak jak tutaj pan słusznie powiedział, pani, przepraszam, pani Bożena słusznie powiedziała dosyć kłopotliwego tekstu próbując go właśnie czy tłumaczyć czy to socjologicznie czy to biblijnie że to kainici współżyli z setytami dlatego ich dzieci byli upyły, upadłe czy inne różne teorie że to byli królowie albo że to był cały Izrael że tymi synami bożymi jest Izraelici ale te teorie nie mają potwierdzenia i nie, nie zgadzają się z prehistorią biblijną pamiętajmy, że prehistoria przypomina moje inne wykłady jest odpowiedzią na to co, co autor, autorzy biblijni zastali w Mezopotamii tak? na tą literaturę o początkach mezopotamską, czyli chociażby Enuma Elis, czy Gilgamesz, czy Hazis, tak? I tutaj te wątki po prostu się pojawiają, takie nawet bym powiedział troszkę mityczne, czy troszkę takie politeistyczne, ale temat jest ogromny, temat jest rozległy. No, książkę to mogę polecić, ona jest po angielsku. No, no, Dzisiaj tak jest, dzisiaj naukę trzeba uprawiać po angielsku, trzeba publikować po angielsku. Tak to dzisiaj działa, że wymiana myśli... To jest właśnie dzisiaj w nauce, to jest jednak język angielski. Dobrze, idźmy dalej. Jakie podejście jest biblistów do księgi Henocha, która wyjaśnia na przykład pochodzenie gigantów, o a propos tego właśnie poprzedniego pytania, a zatem historię przyczyny potopu. No, jak ja to o tym wspominałem w wykładzie o potopie. Proszę tam sobie yy, posłuchać, wspominałem, wspominam o tym wykładzie o potopie, że właśnie yy, dokładnie księga Henocha. Stara się w nowy sposób podejść do tego szóstego rozdziału i wytłumaczyć przyczyny potopu. Tam właśnie w księdze Henocha przyczyną potopu Bóg nie y, niszczy świata za karę, tylko niszczy świat, aby go właśnie uratować przed tymi nefilimi, tymi gigantami, tymi Giborim. Tam się hebrajski taki termin pojawia, i drugi nefilim. Y, Bóg właśnie zsyła potop, żeby y, ukrócić to przedziwne zachowanie. To jest drugie też podobne pytanie. Czy poruszy Pan temat listu świętego Judy z Nowego Testamentu? Wydaje się być bardzo egzotyczny, przez to, że mówi o Henochu i toczeniu rozprawy przez Michała Archanioła z diabłem o ciało Mojżesza. Tak. List Judy jest bardzo ciekawy, bardzo taki, powiedziałbym, nietypowy. Też budzi wiele sporów wśród biblistów, więc jeżeli się uda, to chętnie. I zarówno na temat księgi Henocha. Bo to już komuś gdzieś obiecałem, takich pytań było więcej zresztą o księgę Henocha. Więc taki wykład o księdze Henocha, jeżeli się uda, to nagram? O liście nowotestamentalnym liście judy, jeżeli się uda to również. Pierwsze pytanko pyta AV. W jaki sposób i gdzie można się nauczyć pisma klinowego na takim poziomie, aby przynajmniej zrozumieć zasady, jakie nim rządzą? No tu jest pewien problem, dlatego że proszę pamiętać, że pismo klinowe to, 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 to jest jeden, to nie jest jeden system. Znaczy, to jest pewien sposób zapisu, ale sposób zapisu różnych języków i różnych systemów. tak? Na przykład, pismo klinowe sumeryjskie to jest inny sposób zapisu niż pismo klinowe, już chociażby akadyjskie czy eblaickie, a to jest jeszcze inne niż na przykład pismo klinowe z Ugarit, ugaryckie. Więc pismo klinowe to jest bardziej sposób zapisu. Niż, niż po prostu alfabet, nie wiem, jednego języka, tak? Tutaj pismem klinowym były zapisywane różne języki w różnych systemach, chociażby sumeryjski, który nie jest językiem semickim, jak i akadyjski, który już jest językiem semickim, jak i ugarycki i tak dalej. Żeby tutaj nie zostawiać takim ogólnym stwierdzeniem, to znowu, tu gdzieś jest mój skrypt, mianowicie na właśnie akademia Edu jest mój skrypt do archeologia, archeologia Czasów i Miejsc Biblijnych, gdzie m.in. kilkanaście stron poświęcam pismu klinowemu. Jeżeli ktoś chce zapoznać się w takim podstawowym wymiarze, no to mamy historię pisma klinowego, właśnie te różne systemy, mamy właśnie jak z pisma piktograficznego powstają kliny, prawda, i tak dalej, mamy co tu jeszcze? Nazwy, materiał, technika pisarska. Także o piśmie klinowym jest troszkę źródeł i na internecie, chociażby w moim właśnie skrypcie do archeologii. Więc tak jak mówię, pismo klinowe to jest duży temat i to jest skomplikowana sprawa. Pismo klinowe ma setki, zna... setki znaków i tak naprawdę znaki też zmieniają swoje znaczenie. Kiedy przenosimy je do innemu, innego systemu, te znaki zupełnie mają inną wartość fonetyczną, inną gramatykę, inną yy, składnię i tak dalej. To pismo klinowe, to nie da się tak po prostu podejść i o, nauczę się pisma klinowego. O, może jeszcze jedna taka, jak pokazuje pewne książki. To jest bardzo ciekawa książka. To jest y, Przed Arką Noego y, Irvinga Finkela. To jest bardzo fajny badacz brytyjski. Świetny badacz właśnie klinów i pisma klinowego. I w tej książce on między nimi opowiada dość sporo o piśmie klinowym. Więc taką książkę z czystym sumieniem mogę polecić. Zresztą, no, znakomity, znakomity badacz, też bardzo ciekawy taki opowiadacz. Więc są, jest literatura na ten temat, ale jak mówię, sprawa jest skomplikowana tutaj. Dobrze, idziemy dalej. Pytanie jest związane z moim egzaminem na archeologię na Uniwersytecie Warszawskim w roku 94. O, piękna sprawa. Na kartach egzaminu przeczytałem takie pytanie. Co było na górze Choreb? No, rzeczywiście, jak, na, jak, to, jak to jest egzamin na archeologii, no to to jest bardzo dziwne pytanie, dlatego, że my nawet nie wiemy, gdzie jest góra Choreb, która to była góra Choreb, bo to oczywiście chodzi o biblijną górę Synaj, Większość badaczy mówi, że to jest Choreb, to jest alternatywna nazwa dla Góry Synaj, ale nie mamy pojęcia, gdzie była ta góra, więc to pytanie raczej nie jest z archeologii, tylko z Biblii. Tak? Chciałbym usłyszeć Pana odpowiedź. Nie jestem pewien, czy w pytaniu chodziło... No właśnie, widzi Pan to samo, co ja. Czy w pytaniu chodziło o to, co, co znajduje się na Choreb, czy o to, co się wydarzyło na tej górze. No to, co się wydarzyło, to Biblia o tym opowiada, tak? Objawienie Mojżeszowi i tak dalej. Natomiast, co, jest na górze, co było na górze Choreb, to... Chyba że mówimy o Jebel Musa, tak? Jest taka góra, którą tradycyjnie uważa się za górę Choreb, i mamy tam pewne pozostałości starych, starych takich zabudowań, tak zwane Musa na południu półwyspu Synajskiego. U stóp mamy klasztor świętej Katarzyny, też archeologicznie bardzo fantastyczna sprawa. No ale to no, pytanie jest tu bardzo nieścisłe, to trzeba powiedzieć. Dobra. Idziemy dalej. Przydałby się wykład o tekstach z Ugarit i Kumran. No, no zdecydowanie by się przydał. Obydwa tematy to są potężne bomby. Naprawdę to są potężne tematy. I o Ugarit. Jeżeli mi się uda, to nagram taki odcinek. No i o Kumran, tajemnice Kumran, coś niesamowitego, w ogóle odkrycia w Kumran. Coś niesamowitego. Rzeczywiście przydałyby się takie odcinki. Zgadzam się w zupełności. Dobrze, idziemy dalej. Dzień dobry, witam, witam Pana i dziękuję za wspaniałe wykłady. Bardzo się cieszę z możliwości zadawania pytań w kwestiach, które nurtują mi od lat. Dziękuję. Po pierwsze, chciałabym się dowiedzieć, czy istnieje wśród badaczy pisma konsensus co do tego, które wypowiedzi przypisywane Jezusowi są autentyczne. Spotkałam się z twierdzeniami skrajnymi. Raz, że wszystkie, innym razem, że jest to raptem kilka zdań, co do których nie ma wątpliwości, że wypowiedział je Jezus i są to te pozostawione w oryginale w języku aramejskim. Rzeczywiście, to jest, jest tak zwany wielki spór badaczy, czy wielkie pole badawcze nad tak zwanym ipsissima verba Jezu. Ipsissima verba Jezu, czyli własne słowa Jezusa. Badacze na podstawie Ewangelii, a już wcześniej powiedzieliśmy, że Ewangelie, chociaż są źródłem historycznym, to nie są faktografią. One są już przepracowanym pewnym wyrazem wiary pierwszej wspólnoty na temat Jezusa, tak? Więc badacze właśnie na, na tej podstawie próbowali łącząc Ewangelię, porównując je między sobą, prawda, stosując jeszcze inne kryteria, wydobyć, które słowa tak naprawdę możemy ze stuprocentową pewnością przypisać Jezusowi. Nie? Które ze słów Ewangelii? Bo na przykład mamy słowa w Ewangelii, które pojawiają się tylko u jednego ewangelisty i są na przykład w takim dość dziwnym kontekście, a u innych nie pojawiają się ani razu. Jest wiele innych kryteriów, które jakby badacze stosowali, żeby rozpoznać tak zwane ipsissima verba Jezu, czyli rzeczywiste słowa, które Jezus na pewno wypowiedział, nie? One muszą się pojawiać przynajmniej w Ewangeliach synoptycznych i u Jana i tak dalej. Mamy dużo takich kryteriów, które... Zresztą dzisiaj te, badacze już, te badania już są troszkę przebrzmiałe, bo dawniej badacze byli zafascynowani tym tematem. Dzisiaj raczej się uważa Ewangelię po prostu za dzieło literackie i się je interpretuje jako dzieło literackie. Natomiast dawniej właśnie było te, te takie mocne Starcie na, te, na, na, na polu historia, nie historia, prawda? Fakty, nie fakty i tak dalej. Więc właśnie wtedy badano te ICSI Mawerba Jezu. Ja pokażę tylko taki jeden ciekawy, ciekawy tutaj przykładzik. Takiego ciekawego zjawiska, mianowicie to, jest, to są Dzieje Apostolskie, rozdział 20, które opowiadają o Świętym Pawle. I proszę zobaczyć, że. Paweł żegna się tutaj z Kim, zobaczmy, żegna się z efezjanami i mówi do nich tak w 30 20 rozdział dziejów apostolskich, werset 35. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Nie byłoby w tym, w tym wersecie nic yy, dziwnego, gdyby nie jeden fakt. W żadnej Ewangelii nie ma tych słów Jezusa. Żadna ewangelia nie zapisuje takich słów pana Jezusa. O czym to świadczy? Mamy, tu, mamy tutaj bardzo ciekawy przykład czy przypadek, który potwierdza, że ewangelie nie są że ewangelie nie zawierają wszystkich słów, które ym, Jezus powiedział, czy które Jezus przekazał uczniom i które były później nauczane. Bo proszę zobaczyć, Paweł naucza o słowach Jezusa i cytuje powiedzenie Jezusa, którego w ogóle nie ma w, e w ewangeliach. To jest, także to ja tutaj pokazuję taką jakby małutki wycineczek całego ogromnego tematu. Że temat, co powiedział Jezus, które słowa są autentyczne, ile tych słów jest, to jest duże zagadnienie. W to zagadnienie wchodzi, o to taki jeden jeszcze przykład podam, bo to jest bardzo ważny temat, który w tym zagadnieniu był bardzo mocno rozpracowywany i da, nadal jest, to jest tak zwana apokryficzna Ewangelia Tomasza. Tak? To jest wielkie dzieło, może kiedyś też nagram na temat Ewangelii Tomasza jakiś wykład, dlatego że Ewangelia Tomasza to niektórzy, niektórzy badacze nazwa, nazywają ją Piątą Ewangelią. Bo rzeczywiście Ewangelia, proszę nie mylić z Ewangelia Dzieciństwa Tomasza. To nie jest ta Ewangelia, która opowiada o dziecku Jezusie, o takim malutkim Jezusie, który czyni różne cuda i jest takim niemal supermenem, czyniącym różne dziwne cuda. To jest tak zwana Ewangelia Dzieciństwa Tomasza. Tutaj mówimy o Ewangelii Tomasza. To jest niezwykłe dzieło, które jest datowane na drugi wiek, jest, więc jest bardzo wczesne, bardzo blisko tych kanonicznych naszych czterech Ewangelii. Co więcej, to dzieło Ewangelia Tomasza zawiera 114, z tego co pamiętam, tak zwanych właśnie logia, czyli powiedzeń Jezusa. I około połowa z tych powiedzeń z Ewangelii Tomasza zgadza się z powiedzeniami z Ewangelii kanonicznych. Czyli mamy dzieło pozabiblijne, które no, nie, z jakichś tam powodów, kryteriów, już właśnie to jest ten temat kanoniczności, o którym na początku gdzieś tam mówiliśmy, czyli dzieło, które nie trafiło do, do Biblii, nie, tra nie stało się jedną z Ewangelii, Natomiast zawiera wypowiedzi, o których dzisiaj badacze jednoznacznie stwierdzają, że nie da się wykluczyć, że w Ewangelii Tomasza mamy również autentyczne wypowiedzi Jezusa. Autentyczne słowa Jezusa, które na przykład nie zostały zachowane w kanonicznych czterech ewangeliach. Nie? Więc badanie między Ewangeliami kanonicznymi a z Ewangelią Tomasza to jest ogromne pole y, y, znowu do badań, ogromne pole y, tutaj y, działania. No ale tak jak mówię, tutaj to jest znowu. Znowu na inny temat. Dobra, idziemy dalej. Kolejne pytanie to, dlaczego informacje, które w zachodniej części świata znane są od lat, u nas wywołują szok. Na przykład nadal powszechne jest przekonanie, że to uczniowie Jezusa napisali Ewangelię, Mojżesz był postacią historyczną i wiele innych podobnych. No, trudne pytanie, bo rzeczywiście tak jest, że u nas wywołuje to rzeczywiście troszkę szok. Ja to, to widzę nawet chociażby po prowadzeniu tego kanału, czy. Rozmaw rozmowie ze studentami, że ja mówię rzeczy, które mi się wydają dosyć oczywiste i które w nauce już od lat, czy od dekad, czy od stulecia są ustalone, a ciągle wywołuje to faktycznie ogromne zdziwienie i czasem nawet yy, taki strach nie? w oczach ludzi, którzy gdzieś tam boją się, że. No, może, dla... może właśnie z tego to wynika, że człowiek się raczej boi, yy, że zach zostanie zachwiana jego jakaś, prawda, prosta wiara. No... Być może to z tego wynika z jakiejś specyfiki polskiej mentalności, że my wolimy żyć wygodnie, wierzyć wygodnie, niż wiedzieć więcej, zadawać trudne pytania? Nie wiem, może wy odpowiedzi na to pytanie. Potwierdzam, że coś takiego jest, ale odpowiedź na to pytanie jest pewnie wielowątkowa, wieloaspektowa. Dobrze, idziemy dalej. Czy mógłby Pan powiedzieć coś o mechanice czasów gramatycznych w hebrajskim biblijnym? I tutaj dają od razu drugie pytanie, bo jest bardzo podobne, Q&A. Czy mógłby Pan pokrótce wyjaśnić, jak się ma sprawa czasu w języku hebrajskim? Przede wszystkim chodzi o to, czy istnieje w biblijnym hebrajskim czas teraźniejszy. Rzeczywiście sprawa czas, czasu w języku hebrajskim i czasowników to jest ogromny temat, dlatego że przede wszystkim w hebrajskim właśnie nie ma czegoś takiego jak czas teraźniejszy, to znaczy nie istnieje osobna forma gramatyczna, żeby wyrazić czas teraźniejszy. Istnieje tylko tak zwane partycypium, które jest imię słowem żeby pomóc temu, ale powiem nawet więcej, w ogóle w hebrajskim języku, w jakby w układzie czasowników hebrajskich, w ogóle nie istnieją czasy. Mamy dwa aspekty, katal ktol i y, tak naprawdę to są bardziej pewne aspekty czynności. Czy czynność widzimy jako całość od A do Z, to jest tak zwana czynność, powiedzmy, dokonana, skończona, czy widzimy tylko kawałek tej czynności, fragment, że ja coś robię w tym momencie, ale nie wiem, czy czynność się zakończyła, i czy, czy, czy czynność już rozpoczęta, czy się zakończyła, tak zwany iktol. Duży temat, ogromny, ale znowu, słuchajcie, akurat mam tutaj okazję odesłać do mojego artykułu kolejnego. Fajnie, że akurat zadajecie pytania na niektóre tematy, które, na które ja napisałem cały artykuł. Także słuchajcie, spokojnie można, kto, kto jest zainteresowany, można sobie doczytać. Cały artykuł, i to nie tak dawno, 2020 opublikowałem kłopoty z klasyfikacją czasownika w Biblijnej hebraźczyźnie. I tutaj pokazuje właśnie te dwa, rzeczy, że hebrajski czasownik jest duży problem z hebrajskim czasownikiem. Tak naprawdę, który w ogóle nie ma aspektu czasu. On jakby rządzi się innymi prawami. Yy, te właśnie, te dwie, dwie takie jakby formy czasownika, kataliktol. No. Może tutaj nawet pokażę jeden tylko taki przykład z tego artykułu. Proszę sobie zobaczyć. Mamy bardzo ciekawą sprawę. Mianowicie mamy to samo przysłowie, jest cytowane w Biblii dwa razy. Ojcowie jedli cierpkie jagody, a zęby ścierpły synom. To jest przysłowie, które mówi, że Ojcowie coś nabroili, ojcowie zrobili coś złego, a konsekwencja i kara spada na dzieci. To chodzi o niewolę babilońską. Że wcześniej Izraelczycy narozrabiali, a kara, a kara jako niewola babilońska spadła na ich potomków. Więc powtarzano sobie to przysłowie, jak widać dość często, bo w Biblii jest dwa razy powtórzone. Ojcowie jedli cierpkie jagody, a zęby ścierpły synom. Czyli to synowie cierpią konsekwencje za to, co narozrabiali ojcowie. I to przysłowie, jak powiedziałem, jest cytowane dwa razy w Biblii. Tylko właśnie a propos aspektu czasu. Proszę zobaczyć, że za pierwszym razem, kto zna hebrajski, to wie, że tu mamy formę awot jochlu, czyli mamy formę iktol, tak zwane imperfektum, iktol. A proszę zobaczyć, że to samo przysłowie w księdze Jeremiasza, tam było wyżej wezechiela, a tu w księdze Jeremiasza mamy achlu, awot achlu, ojcowie jedli, czyli mamy perfektum, czyli mamy katal. czyli to pokazuje, jak bardzo złożoną, skomplikowaną jest sytuacja z hebrajskim czasownikiem. Mamy to samo przysłowia, przecież przysłowia mają jakąś utartą formą powiedzeń. Tymczasem autor raz używa formy. Wydaje się, że te, a te formy w gramatykach są czas sobie przeciwstawiane. Tak? Że mówi się, że iktol to jest czas przyszły, imperfektum, mówi się, że katal to jest czas przeszły, czyli perfektum. Tak? Aspekt dokonany, perfektum. A tutaj proszę bardzo, te, te tak bardzo chętnie przeciwstawiane sobie formy gramatyczne, one są wymienne. W, w, w jednym przysłowiu używa się raz jednej, raz drugiej. Temat ogromny, ale kto by tutaj był zainteresowany, to odsyłam. Odsyłam do artykułu mojego. Dobrze. Yy, tu też pytanie związane z hebrajskim. Czy przewiduje Pan przyspieszony kurs hebrajskiego? Myślę, że byłaby to pożyteczna seria i dająca pewien wgląd w oryginalne teksty Pisma Świętego. Nawet bym powiedział, że nie dająca pewien wgląd, ale dająca ogromny wgląd. Bo studiowanie tekstów biblijnych w oryginale daje zupełnie nowe spojrzenie, daje coś, czego nie daje studiowanie Biblii w przekładzie. No niestety, tak to jest. Więc, ym, czy przewiduje Pan przyspieszony? Wiele razy dostałem od, od Was pod filmami pytanie o ten hebrajski. I uwaga, mam dobrą wiadomość. Mianowicie, odezwał się do mnie rabin Sasza Pekarycz, ten, którego wspomniałem, który jest no, wielkim badaczem Biblii, wielkim judaistą, który prowadzi jesziwę ogólnopolski, taki cykl wykładów ma kilka tysięcy uwaga kilka tysięcy wykładów o Biblii i judaizmie one są za takim paywallem płatne ale one są dostępne i rabin zaproponował mi współpracę i prawdopodobnie właśnie w tej Jeszywie ja poprowadzę kurs hebrajskiego od zera taki właśnie kurs który będzie pokazywaniem prostej że język hebrajski da się łatwo nauczyć chociaż jest językiem trudnym że jest niezwykły że ma wiele tajemnic wiele takich zagadek ciekawostek takich fajnych rzeczy, więc taki kurs y, prawdopodobnie około grudnia listopada, czy grudnia tego roku. jeżeli nam się uda, to uruchomimy, właśnie w jeszywie, y, y, rabina Pekaricza, jeżeli się uda, to taki kurs, wiele, zresztą wiele osób mnie pytało o możliwość nauki języka hebrajskiego, no więc już tutaj zapowiadam, coś, czego od lat, nie, nie, jakby od lat mnie o to ludzie pytają, bo nawet tutaj, proszę zobaczyć, drugie pytanie, Pana podręczniki do nauki hebrajskiego, biblijnego od zera są najlepsze na rynku, Sugeruję je sprzedawać, a nie, za, a nie udostępniać za darmo. No, jak wiecie, ja jednak udostępniam większość rzeczy za darmo. Gdyby ktoś chciał się odwdzięczyć, no to patronajta, jak wiecie, uruchomiłem, także można tam, prawda, mnie wesprzeć. Natomiast ja udostępniam wiele rzeczy za darmo, <laughs> między innymi właśnie podręczniki do nauki hebrajskiego, ale wiele osób mnie też pyta, bo nauka hebrajskiego jednak jest dużo łatwiejsza z lektorem. Kimś, to po prostu pokaże pewne niuanse, meandry, tajemnice, takie zagadnienia ciekawe. Więc y, bardzo wiele lat dostawałem pytania o y, możliwość takiego kursu do hebrajskiego. No i prawdopodobnie w tym roku otworzy się taka możliwość. To znaczy rozpocznę prowadzenie kursu języka hebrajskiego w ramach tej jeszywy y, Pardes. Jeszywy pardes. Także dobra informacja, zapowiedź już na przyszłość. Aha, tu jeszcze pan pyta. Yy, co tu jest? Trzy przykłady. Aha, o wymowę, wymowę szwa. Czy bet, dom czytać w tekstach starożytnych, bejt czy bet? Czy ci, co wymawiają bejt w sposób nieuprawniony, przenoszą wersję wymowy współczesnej na starożytną, czy na współczesną? No tak, tutaj wymowa języka hebrajskiego to jest duży temat, duży problem, bo pamiętajcie, że Żydzi są rozproszeni, od starożytności byli rozproszeni i w różnych miejscach świata. No, stworzyły się różne formy, czy różne tradycje wymowy języka hebrajskiego, tak? chociaż aszkenazyjska, swardyjska, inne i tak dalej. Akurat co do tego, co Pan pyta, tutaj są oczywiście zasady. Są zasady wymawiania szwa i w dobrych podręcznikach, czy na przykład, nie wiem, Gezeniusa, czy tam Żuona, Mura, Muraoki, są bardzo dobre, są zasady czytania szwa. Tutaj mógłbym to rozwijać, ale przecież to jest temat interesujący bardzo wąską grupę. Więc jak się sięgnie do dobrej gramatyki, to takie rzeczy są, ale oczywiście co nie, to nie oznacza, że wszyscy będą wymawiać w ten sam sposób, zwłaszcza wśród Żydów. Żydzi są z całego świata, wymawiają w bardzo różny sposób. Podam najprostszy przykład. Pierwsze zdanie Księgi Rodzaju, które pewnie część z osób zna. Bereshit bara Elohim. tak? Bereshit bara Elohim. Na początku stworzył Bóg. No to kiedy nagle przyjdziemy do synagogi aszkanazyjskiej, czy którejś innej, to usłyszymy, Bereishit, Boro Elokim. Zamiast bara usłyszymy Boro, bo akurat oni kamec wymawiają nie jako A, tylko jako O, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo tradycji, czy, czy przynajmniej kilka tradycji wymowy języka hebrajskiego również dotyczy to szwa. Dotyczy wymowy szwa. Dobra, idziemy dalej. Super. Mam dwa pytania do pana, jako osoby bardzo kompetentnej w prezentowanej tematyce. Czy jak niektórzy sugerują, w tekstach starożytnych istnieje, istnieją duże analogie? pomiędzy życiem Jezusa a egipskimi mitami o Horusie. Tak, istnieją takie analogie, to jest ciekawy temat. Nawet bym powiedział, że większe analogie istnieją między życiem Jezusa a mitem o Ozyrysie. Najbardziej rozpowszechniony mit egipski to jest oczywiście mit, mit o synu Horusa, czyli Ozyrys, tak? bo tam mamy kluczowe wydarzenie, czyli zabicie, śmierć yy, Ozyrysa i później jego śmierć, yy, tak, Ozyrysa i jego zmartwychwstanie. Nie? Więc takie analogie oczywiście istnieją. Może kiedyś coś na ten temat. No jest taki plan, żeby nagrać jeszcze o pieśni nad pieśniami i wpływach egipskich, i tak dalej. To jest, w ogóle to jest ciekawy temat, te źródła egipskie i wpływy egipskie. Tutaj pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę, którą nie pokazywałem. Pamiętacie mój wykład? Zresztą o, przypominam mój wykład, egipska Biblia. Tak, Jest tutaj na kanale wykład egipska Biblia, czyli Amenenope, dzieło egipskiego mędrca i biblijna księga przysłów, tak? I mamy przecież widać wyraźnie, że e, e, autor biblijny no, zapożycza pewne przysłowia właśnie z tej e, egipskiej księgi. A tu pokażę jeszcze jedną ciekawostkę. Proszę zobaczyć, mamy księgę Syracha, <laughs> mądrość Syracha i tak zwany prolog, czyli początek księgi Syracha. I co mówi nasz Syrach e, w wersetach tutaj 25 i następnych? Gdy w 38 roku panowania króla Euregetesa Przybyłem do Egiptu i tam zamieszkałem, znalazłem odpis księgi zawierający nieprzeciętną naukę. W Egipcie nasz mędrzec, biblijny, a natchniony autor Syracydes, znajduje w Egipcie jakąś księgę, której nauki uznaje za nieprzeciętne. Znalazłem tam, będąc w Egipcie, znalazłem księg, odpis księgi zawierający nieprzeciętną naukę czułem się zmuszony dołożyć usilnego starania i rzetelnej pracy, aby tę księgę przetłumaczyć. Być może tutaj chodzi o księgę jakąś biblijną, czy jakieś dzieło mędrca nawet z diaspory żydowskiej, ale być może tutaj chodzi, kontekst sugeruje, że chodzi o dzieło jakieś egipskie. I teraz wracając do tego, co mówiłem o księdze przysłów, która wprost cytuje egipskie dzieło mądrościowe, mamy tutaj kolejną księgę mądrościową, która powołuje się na dzieło egipskie z nieprzeciętną nauką, tak? Mamy pieśń nad pieśniami, która też yy, prawda, czerpie yy, z takiej można powiedzieć pięknej, erotycznej, miłosnej yy, takiej obrazowości, yy, poetyckiego języka, tak zwane was yy, egipskie utwory. Mamy yy, dużo ciekawych jeszcze analogii między Egiptem a Biblią, <laughs> jak pan o to pyta, też między yy, Egiptem a Nowym Testamentem. Tutaj też są ciekawe analogie. No więc zobaczymy, może taki odcinek jeszcze się pojawi. Często przywołuje się też podobieństwa do innych bogów, np. do rzymskiej Mitry. też oczywiście zwiedzając świątynię Izydy na wyspie File można zaobserwować płaskorzeźby z tą boginią trzymającą Horusa. Bardzo to przypomina Maryję z Jezusem na rękach. No okej, okay, to tu, jak mówię, tutaj jest dużo jeszcze takich ciekawych podobieństw i pewnie może jeszcze będzie okazja, żeby w tym temacie, jakby w tej serii yy, porównania Biblii, bo mamy taką serię tu na kanale, porównanie Biblii z tekstami pozabiblijnymi, starożytnymi żeby jeszcze taki odcinek nagrać. Tu jeszcze mamy drugie pytanie: czy pośród rękopisów z Kumran były jakieś dotyczące Jezusa? Otóż w Kumran nie ma y, y, pism dotyczących Jezusa, ale uwaga, jest tak zwana chociażby reguła zrzeszenia czy inne pisma dotyczące nauczyciela sprawiedliwości, czy mistrza sprawiedliwości. I tutaj teza y, wśród badaczy była dosyć y, mocno postawiona i do dzisiaj ona jakoś tam funkcjonuje, że Opis mistrza sprawiedliwości z, yy, z tekstów kumrańskich mógł mieć wpływ na to, jak w Ewangeliach opisano Jezusa. Bo ten mistrz sprawiedliwości, to, to mistrz sprawiedliwości to jest generalnie taki półprawdziwy, pół taki troszkę legendarny założyciel wspólnoty esenczyków. <laughs> Przepraszam, założyciel wspólnoty z kumrem. Więc yy, tak jak się go opisuje w, tamtym, w tamtych tekstach, w pewien sposób przypomina to, czy, czy niektórzy badacze postawili tezę, że opis tego mistrza sprawiedliwości mógł mieć wpływ na to, jak w Ewangeliach opisano Jezusa. No ale trzeba tutaj jednocześnie od razu powiedzieć, że te analogie pomiędzy tekstami kumrańskimi a Nowym Testamentem, bo tu wiele wysuwano różnych ciekawych podobieństw, które rzeczywiście są między Ewangelią Jana, a pismami kumrańskimi, między postacią Jana Chrzciciela, a pismami kumrańskimi, między postacią Jezusa a pismami kumrańskimi. To jest wspólnota żydowska, wszystko dzieje się w ramach Judaizmu, szeroko pojętego Judaizmu i różnych jego frakcji. Czy Nowy Testament, chrześcijanie to byli uważani za jedną z, prawda, z sekt też takich, powiedzmy, w ramach Judaizmu, tak jak faryzeusze, jakichś grup odłamów, tak samo esejczycy właśnie z kumran. Więc z jednej strony tutaj widzimy pewne wyraźne nawet podobieństwa, ale trzeba od razu powiedzieć, że mamy zasadnicze różnice. To znaczy, mistrz Sprawiedliwości, czy ten nauczyciel Sprawiedliwości z Qumran, on jest postacią wykształconą, elitarną, wielkomiejską, porusza się w arystokracji. Też Jezus z kolei w Galilei bierze sobie prost, wśród prostaczków, wśród ludzi wiejskich się porusza i tak dalej. Jezus uznaje się za Mesjasza mistrz sprawiedliwości nic takiego nie wiemy żeby uznawał się za Mesjasza tak? a przede wszystkim mamy przeciwieństwo jeżeli chodzi o przesłanie tutaj też są ciekawe analogie ale arebus, tak zwane jakby przeciwne to znaczy w, w regule na przykład zrzeszenie jest powiedziane jeżeli ktoś odwiąże wołu w szabat nie powinien go karmić a Jezus mówi co? jeżeli w szabat wołu na przykład potrzebuje to trzeba go nakarmić nie? czyli mamy pewne podobieństwa między Nowym Testamentem czy Jezusem a Kumran, ale czasem na zasadzie przeciwieństwa. Yy, nowy Testament głosi miłość nieprzyjaciół. W Kumran to było nie do pomyślenia. Tam jest, będziesz miłował swojego brata, zwłaszcza ze Wspólnoty, a wrogów będziesz nienawidził. Nie? Więc oprócz <coughs> takich bardzo ciekawych podobieństw, to jest też temat, to ogromny temat. To, to nawet nie jest na jeden odcinek. To jest duży temat. Podobieństw, jakby yy, analiza porównawcza tekstów kumrańskich i Nowego Testamentu. Ale oprócz bardzo ciekawych, takich uderzających wręcz podobieństw, mamy tutaj zasadnicze różnice, jeżeli chodzi w ogóle o, o, o kluczowe przesłania Nowego Testamentu, a kluczowe przesłania wspólnot tekstów kumrańskich. Teksty kumrańskie jednak zamykają się w cały czas w mentalności bardziej bym powiedział przynależącej do Starego Testamentu. A Nowy Testament no, tutaj no, przynosi coś zupełnie nowego. Dobrze, idziemy dalej. Dora. Suski pyta, zapomniałam zapytać, jaki jest Pana stosunek do Ewangelii Świętego Tomasza. O, tam wyżej wspominałem, jak mówiliśmy o Ewangelii, ewangeliach kanonicznych, to wspominałem właśnie o Ewangelii Tomasza. Jest to świetny temat na odcinek. I może taki odcinek właśnie nagram, bo tak jak powiedziałem, Ewangelia Tomasza bywa uważana przez badaczy za Piątą Ewangelię i to nie przenośnie, dosłownie za Piątą, bo Ziemia Święta, czasem się mówi o, o Izraelu, o Ziemi Świętej, że jest Piątą Ewangelią, ale to jest oczywiście pewnego rodzaju przenośnia. Tutaj nie ma przenośni. Tutaj rzeczywiście Ewangelia Tomasza wydaje się mieć powiedzenia Jezusa, które jak najbardziej, czy nie da się tego wykluczyć, że były autentycznymi powiedzeniami Jezusa. Więc to jest niezwykły tekst, który być może będzie okazja, że sobie go przeanalizujemy. Dobrze, idziemy dalej. Czy mógłbyś troszkę rozwiązać temat teodycei? No to jest ogromny temat. Pytanie, czy on jest do rozwiązania. Teodycea oznacza obrona Boga. Obrona Boga, że jeżeli Bóg jest dobry. Jeżeli jednocześnie jest wszechmogący, to dlaczego w świecie pojawia się zło? Tak. Jeżeli Bóg jest jednocześnie dobry i wszechmogący, to powinien tak zrobić, żeby tego zła nie było. I tu jest pytanie o grzech pierworodny, który tutaj proszę zobaczyć, zebrałem kilka pytań, bo widzę, że was to ten temat interesuje. Idea grzechu pierworodnego, tu znowu, prawda, grzech pier... jak się rozumie grzech pierworodny? Pan Piotr też pyta, prawda, po co ofiara na krzyżu, skoro sprowadzenie zła na świat nie jest winą człowieka, grzech pierworodny i tak dalej. Więc tych pytań się troszkę pojawiło, więc znowu. Temat, jak już znacie, ten mój refren jest olbrzymi, ale znowu na szczęście mogę odesłać przynajmniej częściowo, bo temat być może ja potraktuję jako osobny odcinek i faktycznie chciałbym nagrać na ten temat też odcinek, ale póki co dla niecierpliwych znowu mogę odesłać do mojego artykułu, który jest gdzieś tutaj umieszczony. Na pewno, jest umieszczony na Akademia Edu, na pewno, jest umieszczony na Akademia Edu. Proszę zobaczyć, grzech pierworodny, nowe modele lektury księgi rodzaju w kontekście nauk przyrodniczych. Opublikowałem go w takim piśmie dla religioznawców w 2017 roku. Także tutaj mam duży tekst o grzechu pierworodnym i właśnie jak go rozumieć, zwłaszcza w teologii katolickiej, bo pamiętajcie, że grzech pierworodny to jest dogmat w teologii katolickiej. Tak? Protestanci, czy zwłaszcza Żydzi, także Kościół prawosławny, nie ma tej samej nauki. Nie wyciąga z księgi Rodzaju czy z tekstów Pawłowych tego samego przesłania co katolicy. To jest dogmat, zwłaszcza tutaj interesujący katolików. Więc jest mój tutaj duży artykuł na ten właśnie temat. Więc to będzie można sobie. Tutaj pan Piotr zadaje jeszcze inne pytania o ym, Gebeglitepe. Znam te odkrycia, ale ja się tym nie zajmowałem, więc tutaj nie powiem, nie pomogę. Czy istnieją związki pomiędzy Gebeglitepe a pierwszymi cywilizacjami? Gebelki Tepe to, to, jest, to jest jeszcze kultura megalityczna, a więc wcześniejsza niż cywilizacja Egiptu czy Sumeru, ale mająca zdecydowanie wpływ, tak szerzej mówiąc, te kultury megalityczne mają wpływ oczywiście na, na to, co stworzyli Egipcjanie i Sumerowie. Zdecydowanie mają wpływ. Egipskie teksty, już o tym, o tym o zmartwychwstaniu. No to właśnie o tym Ozyrysie, mitozyrysa Ozyrysa. Może jeszcze gdzieś tam nagramy na ten temat yy, odcinek. Dobra, idźmy dalej. Idźmy, idźmy dalej. Bo tych widzę, że czas mija. A tych pytań tutaj mamy. Popatrzcie, gdzie ja jestem. Jestem dopiero. Ja tutaj mam jednej czwartej pytań, albo nawet mniej. Świetny wykład. Chłonę z ogromną przyjemnością. To miło. Dziękuję za udostępnienie i w duchu liczę, że udostępnianie wykładów publicznie będzie kiedyś normą. Fajnie, też, też, bym, też by było fajnie. Też bym chciał, żeby tak było. Chciałbym poprosić o kilka wskazówek w poszukiwaniu właściwych źródeł. Jeden. Gdzie można znaleźć, zapoznać się z informacją, który fragment Tory pisany jest przez którego autora? No tutaj trzeba zapoznać się z dobrym podręcznikiem do pięcioksięgu, do Tory, czy to chociażby mój podręcznik, Pięcioksiąg odczytany na nowo, czy chociażby, tutaj mam yy, Tora księdza Lemańskiego, ksiądz profesor Lemański ze Szczecina, Tora Pięcioksiąg, gruby, jak widzicie, buch, nie wiem, ile on tu ma stron ale będzie miał ze 700 ponad. Ja jestem, pochwalę się, recenzentem naukowym tej księgi. Więc czy to w takiej księdze, czy na przykład stara księga księdza Synowca, na po... ojca Synowca, Franciszkanina na początku, yy, też o pięcioksięgu, tam są wykazy. W takich yy, no, yy, szerszych opracowaniach do pięcioksięgu znajdziemy informacje, który fragmentory przypisać, yy, tradycyjnie przypisuje się do jakiegoś źródła, Różne są badania na ten temat. Drugi punkt. Który przekład Biblii z komentarzem jest najbardziej naukowy? W szczególności uwzględniający wyniki badań literackich, komparatystykę z innymi tekstami uczestnymi. No właśnie, to jest ciekawy temat, bo ja mam skrypt do przekładów biblijnych i będę chciał z Wami się podzielić moją wiedzą na temat przekładów biblijnych, dlatego że tutaj kryje się cała masa ciekawostek, błędów w przetłumaczeniach Biblii. Ja widzę, że zwłaszcza studentów, jak opowiadam, to zwłaszcza interesują błędy w przekładach Biblii albo różne nieścisłości, nieprawidłowe przetłumaczenia, więc chętnie taki wykład kiedyś poprowadzę i zrobię coś takiego jak porównanie przekładów biblijnych, które są lepsze, a które są gorsze, i uwaga, pod jakim względem są lepsze albo gorsze, bo przekłady są różne. Tutaj pan pytał o przekład naukowy, no to takich przekładów nie ma, gdybym był szczery, miał powiedzieć, to taki przekład trzeba by dopiero stworzyć. Ale takie najbliższe to nie wiem, przekład pana Zaręby czy Biblia Paulistów. Ale tak jak mówię, to jest duży temat, który będę chciał z Wami tutaj omówić na kanale, bo wiele razy dostaję pytanie. Ja tylko przykładowe pytania zadaję, ale przecież ja mnóstwo pytań dostaję też pod filmami. I pada to pytanie o różne przekłady, który przykład wybrać i tak dalej. Nie? Dobrze. Jakie źródła pozabiblijne zawierające legendy, komentarze żydowskie oraz apokryfy są godne polecenia? Chodzi mi o to, co wcześniej pisali, opowiadali, a co ostatecznie nie trafiło do Biblii. No to mamy tutaj takie antologie, czy takie zestawy, zbiory apokryfów. Chociażby mamy apokryfy do Starego Testamentu, yy, księdza profesora yy, Rubinkiewicza, czy mamy apokryfy do Nowego Testamentu, yy, księdza profesora Starowiejskiego. Czy mamy, a, a, ewan, jak to się nazywało a, Ewangelie niekanoniczne. Ewangelie, przepraszam, Ewangelie apokryficzne, też księdza Starowiejskiego. Więc yy, mamy, są takie antologie tekstów które są pewne apokryfami, czyli tekstami, które, no oczywiście one są najczęściej mało znane, niestudiowane, więc w ogóle gratuluję wiedzy i zainteresowania takimi tematami, ale rzeczywiście są antologie tekstów, które nie trafiły do Biblii, są tak zwanymi apokryfami, czyli pismami pozabiblijnymi. I czwarte pytanie, jakie źródła zawierają przekłady literatury, opisy mitologii mezopotamskiej i lub kanonejskiej są godne polecenia? To znowu jest troszkę literatury, zwłaszcza anglojęzycznej, po polsku jest mało. Ale tutaj mogę polecić yy, 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 chociażby wydawnictwo Agadę, czyli akad po, po, po akadyjsku. Agadę. Pani Magdaleny Kapełś, która yy, specjalizuje się i w przekładach i, i właśnie tych tekstów yy, właśnie sumeryjskich, akadyjskich, babilońskich, starobabilońskich czy asyryjskich. Więc yy, w ogóle tutaj t, to pytanie i ten, ten post świadczy o czym? że. Warto by było nagrać odcinek z poleceniami dobrych książek. I może taki odcinek też się pojawi. Dobrze, to może idźmy dalej. <laughs> Dziękuję za wspaniały content, fajnie. Moje pytanie. Sumerowie są traktowani jako najstarsza zaawansowana technologicznie cywilizacja, tak rzeczywiście jest. W swoich tekstach piszą o otrzymaniu wszystkiego od bogów. Czy istnieją jakieś dane historyczne, które wskazywałyby na jakieś wcześniejsze zaawansowane kultury? od których Sumerowie mogliby przejąć chociaż część technologii i ideologii. No to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście Sumerowie stworzyli zręby najstarszej cywilizacji, stworzyli cywilizację wysoko zaawansowaną, jeżeli chodzi o architekturę, budownictwo, astronomię, wierzenia itd. No więc pytanie zasadne, skąd oni to wzięli. O Sumerach tak naprawdę tu jest ogrom różnych danych i badań. Dlatego, że Sumerowie, większość, dzisiaj taki konsensus raczej naukowy panuje, że Sumerowie to jest ludność napływowa, że, na te tereny, że oni na te tereny przybili. Po pierwsze, ich język jest inny niż języki lokalne, języki semickie. Sumeryjski nie jest językiem semickim. Po drugie, ich też pewne odkrycia, biur, które widzimy na przykład na płaskorzeźbach, też świadczyłby o tym, że albo pochodzą, niektórzy mówili, że z Tybetu, z tamtych terenów Azji, niektórzy, że z Indii. Jeszcze były teorie, które mówiły, że, przy, że są na, przyby, przybyszami z Afryki. Więc tak naprawdę, co się przyczyniło do tego rozwoju? Na pewno ich wysoka kultura jako przybyszów. Nie wiemy dokładnie skąd oni czerpali wiedzę. Na pewno no, wcześniejsze kultury, te megalityczne, też już stanowiły pewien próg czy namiastkę tego, co później zostało rozwijane, było rozwijane. więc, Ale na pewno co tutaj y, dużą rolę odegrało? Właśnie pomieszanie kultur. Pomieszanie kultur często, często wpływa na duży rozwój. Złączenie różnych wiedzy, tak, prawda? tak jak się mówi czasem, nie wiem, burza mózgów, nie? Tutaj tak tutaj, to, że sumerowie przybyli z innych terenów i to z odległych terenów, mówi się o Tybecie, mówi się o Indiach, mówi się o Afryce i spotkali lokalną kulturę. Oczywiście tą kulturę w pewnym sensie przeważyli, przemogli, ale również tej kultury, poprzez pewien miks, wymieszanie się, tak zwany miks kulturowy, no to miało mocny wpływ i mocnego takiego, tak mówiąc kolokwialnie, dało mocnego kopa dla rozwoju cywilizacji Sumerów, którą rzeczywiście uważa się za no, najstarszą cywilizację świata. Dobra, idziemy dalej. Musimy przyspieszać, bo jesteśmy w lesie. Panie doktorze, Pańskie wykłady to dla mnie uczta. Fajnie, cieszę się. Moje pytanie dotyczy przemienienia na górze Tabor, a właściwie pojawienia się tam Eliasza i Mojżesza, tak? Zna znana scena z Ewangelii. Eliasz i Mojżesz pokazują się wobec przemienionego Jezusa, tak? Na ile uprawdopodobnia to autentyczność tych postaci? Bardzo ciekawe pytanie. Ich istnienie pod tym, pod tym imieniem, w szczególności Mojżesza. I tu od razu dodałem drugie pytanie. Co sądzi Pan o użyciu objawienia na górze Tabor jako dowodu na istnienie Mojżesza? To samo pytanie. To jest w ogóle ciekawe pytanie. To pytanie można by nawet rozszerzyć, bo w Ewangeliach też pojawia się na przykład Jezus. Nie tylko się pojawia w kontekście Mojżesza i Eliasza. Ale na przykład Jezus mówi o Noem, tak? że jak było za dni Noego. Prawda? Czy to świadczy, że Noe faktycznie istniał. Tak? Inny, w innym w innym miejscu Jezus mówi o Jonaszu, tak? że jak Jonasz był połknięty przez rybę i we wnętrznościach ryby przebywał trzy dni i trzy noce, tak trzeba, aby syn człowieczy i tak dalej. Nie? Powołuje się na historię z Jonasza, mówiąc o tym, że Jonasz przebywał trzy dni i trzy noce we wnętrznościach ryby No dzisiaj raczej egzegeza jest tutaj zgodna, że księga Jonasza to jest pewien taki no, midraż hagadyczny, taka opowieść, taka legenda, no, to, że Człowieka połyka po ryba, po ryba słodkowodna i poczegnia go wypluwa, później że się nawraca cała Niniwia. W księdze Jonasza jest ogrom danych, które są fantastyczne, które są historycznie w ogóle no, nieprawdziwe. Wszystkie dane o Niniwie. Widać, że autor nigdy w Niniwie, w Niniwie nie był. Księgi Jonasza, autor Księgi Jonasza, więc księga Jonasza dzisiaj zgodnym zdaniem <laughs> biblistyki jest księgą, to jest taka legenda, która jest bardziej pewną przypowieścią. Natomiast właśnie pytanie jest takie, czy to, że coś się pojawia w Nowym Testamencie, czy to w okolicy, nie wiem, właśnie tak jak na Górze Tabor, pojawia się Mojżesz i Eliasz, czy w jego słowach pojawia się Noe, czy yy, Jonasz, potwierdza historyczność tych postaci. Tutaj znowu wracamy do tego, czym są Ewangelie. Widzę, że ten temat jest taki mocny i kiedyś no, muszę nagrać, chociaż nie jestem specjalistą, bo jestem generalnie starotestamentowcem, ale kilka wykładów o Ewangeliach też gdzieś tam nagramy. W każdym razie proszę pamiętać, że Jezus mówi do sobie współczesnych i zwraca się do sobie współczesnych dokładnie na poziomie ich mentalności. I ewangeliści, którzy piszą tę scenę, którzy opisują tę scenę na Górze Tabor, oni również opisują to w duchu i w takiej mentalności właśnie sobie współczesnych. Tak? Więc tutaj niekoniecznie trzeba widzieć od razu postaci historyczne, czy to w Jonaszu, czy w Noem. Czy w Mojżeszu, jeżeli te postaci pojawiają się w Nowym Testamencie. Ale pytanie o historyczność Mojżesza jest ważnym pytaniem. Częściowo odsyłam do moich wykładów z Pięcioksięgu, bo tam, no, tam opowiadam dość szerzej o, o tych sprawach. Ale y, tutaj trzeba pamiętać taką rzecz, że to kiedyś taki badacz powiedział, że jeżeli Mojżesza by nie było, to trzeba by go wymyślić. Dlaczego ten badacz tak stwierdził? Dlatego, że rzeczywiście cała tradycja Pięcioksięgu, która bazuje wybitnie na tej jednej postaci. Tak? Ta, jedna jest, ta jedna postać, postać Mojżesza, jest zwornikiem wszystkich wydarzeń. <laughs> wszystkich wydarzeń od Księgi Wyjścia aż po przymierze snajskiej wyprowadzenia i doprowadzenie do Ziemi Obiecanej. Więc Mojżesz jest zwornikiem tak wielu wydarzeń, że gdyby nie istniał, to trzeba by go wymyślić. W tym sensie, że, wydaje, że jednak ym, Pięcioksiąg wydaje się świadczyć o tym i ta tradycja przekazywana w wielu źródłach Pięcioksięgu, że taka postać jak Mojżesz była. Że taka postać jak Mojżesz musiała być. Oczywiście to nie znaczy, że Pięcioksiąg jest historią Mojżesza, bo nie jest ani nie jest biografią Mojżesza. O tym mówiłem mówię szeroko na wykładach właśnie tutaj na kanale. Ale ym, wydaje się, że założenie o istnieniu takiego prawodawcy izraelskiego yy, no, wydaje się wiarygodne. To znaczy. Yy, zbyt wiele źródeł biblijnych i to niezależnych od siebie, bo to prorocy z jednej strony, z drugiej strony pięcioksiąg i tu mamy różne źródła w pięcioksięgu. Stare przekazy ustne, tradycje. <laughs> zbyt wiele starych tradycji biblijnych gdzieś tam wspomina Mojżesza. Już gorzej jest z patriarchami. Patriarchowie nie są tak poświadczeni. Ani Abraham, ani Izaak, ani Jakub nie są poświadczeni w, ani u proroków, ani w wielu starych źródłach. Ich nie ma, po prostu ich nie ma. Nie istnieją patriarchowie. Więc patriarchowie wydają się dużo słabiej tutaj Reprezentowani przez stare źródła biblijne, natomiast Mojżesz jest reprezentowany. Jest, we wszystkich starych źródłach. Chociażby jak pieśń Wyjścia, 15 rozdziału Księgi Wyjścia. Więc yy, tak, Mojżesz yy, wydaje się być postacią historyczną, natomiast to, czy Góra Tabor świadczy o jego historyczności, powiedziałbym, że niekoniecznie. To może być jak najbardziej tekst literacki. Idziemy dalej. Witam Pana. Jakiś czas temu ubiła mi, uszy, ubiła mi się o uszy informacja, że Izraelici na początku byli wyznawcami politeizmu. Ale z biegiem czasu przestawili się na monoteizm i jest to związane z Elohim i tłumaczeniem tego słowa w Starym Testamencie. No tak. <laughs> Izraelici, Izraelici na początku byli wyznawcami politeizmu. No, słuchajcie, wszystkie ludy kiedyś na początku były, 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 były politeistyczne. Więc prawdopodobnie Izraelici na jakimś początkowym etapie wczesno, wczesnej takiej <coughs> plemiennej struktury na pewno byli politeisty. i o tym świadczą i stare źródła i biblijne, ale też odkrycia archeologiczne w domach izraelskich znajdujemy figurki Aszery, Asztarte, Anaty, Bogiń i tak dalej, Baala oczywiście. Więc to, że Izraelici byli politeistami, to nie ma tu wątpliwości. Natomiast yy, Biblia jest świadectwem pewnego procesu przejścia, tak? Od politeizmu. Przez nazwijmy to henoteizm, czyli wyjawy wy, wy, gdzieś na wczesnym etapie Izraela pojawia się to jedno bóstwo pustyni z południa pojawia się bóstwo Yahu i JHWH, zaczyna być czczone jako bóstwo naczelne. <laughs> ono później jest połączone z L El, z Elohim, z bóstwem lokalnym kananejskim, z Elem, kananejskim Elem. To był Bóg najwyższy czczony w Kananie L. No i ten Elohim, ten Jachwę. Ten JHWH najpierw uzyskuje pozycję kluczową, jako bóstwo takie kluczowe, henoteizm, później mamy monolatrię, tylko on jest czczony, a później przechodzi to w Nowy Testament. Tak? Więc myślę, że o takim procesie. To jest oczywiście uproszczenie. To, ja, to, co ja teraz powiedziałem, to jest ogromne uproszczenie bardzo złożonego i bardzo badanego zjawiska, jak Izraelici dopracowali się monoteizmu. To jest duży temat. Wspominam o nim gdzieś w którymś wykładzie. A chyba o wykładzie mam przecież wykład monoteizm. W Biblii w Egipcie, tak? Mam jakiś taki wykład, więc tam można sobie też troszeczkę o tym posłuchać. Dobra, idziemy dalej. Dziękuję za wykłady, które wnoszą dużo wiedzy i sporo jej porządkują. Jestem wdzięczna. Bardzo mi miło. Mam pytanie złożone. Powiedział Pan, że nauczyciel w czasach biblijnych i przedbiblijnych mówił do, mówił do ucznia synu. Czy Bóg mówiący oto syn mój umiłowany, użył tego słowa syn. Interesuje mnie cała modlitwa ojcze nasz, a szczególnie słowa, które jesteś w niebie. No więc. Znowu, modlitwa Ojcze Nasz to jest znowu temat, no nie na jeden odcinek nawet. To ja bym musiał tak z półtorej godziny albo z dwie opowiadać o samej modlitwie, ale znowu mam pewną wykręt, pewną wymówkę. Oczywiście mój artykulik. Tak? Jest taki artykuł, który co prawda jeszcze go nie opublikowałem, on się na dniach ukaże. Mianowicie właśnie o Ojcze Nasz. Tłumacząc kulturę, z jakiej wywodzi się Ojcze Nasz czyli semickie zabarwienie, Ojcze nasz, modlitwy pańskiej i jej rys eschatologiczny. Otóż ten, ten wykład, kiedy się ten artykuł ukaże, to ja będę mógł go wtedy wam udostępnić ym, i wtedy to zrobię. A mianowicie zwracam uwagę na coś, co, co ci, którzy zwłaszcza chrześcijanie, którzy modlą się tą modlitwą, bardzo rzadko zwracają uwagę. Po pierwsze na semickie zabarwienie tej modlitwy, a po drugie na jej wyraźny rys eschatologiczny. Jezus, który oczekuje właśnie i zapowiada czas eschatologiczny, czas realizacji mesjańskich i eschatologicznych obietnic. No więc tu mam taki artykuł właśnie analizujący modlitwę Ojcze Nasz, a jako końcówka, apendyks, na końcu dokonuje własnego tłumaczenia modlitwy Ojcze Nasz właśnie z uwzględnieniem tego kontekstu eschatologicznego. Chociażby nie mamy chleba naszego powszedniego, tylko chleba naszego przyszłego, daj nam już dzisiaj, to jest ten klepach schatologiczny. Ta modlitwa ma bardzo wyraźny. Ja tu w artykule piszę szerzej, u, u, i aby uzasadniam to tłumaczenie, że ta modlitwa ma wyraźny rysek schatologiczny, na który my kompletnie dzisiaj nie zwracamy uwagi. Chrześcijanie są jakby nieświadomi dzisiaj tego, w jakim duchu Jezus wypowiedział, sformułował tą modlitwę, w jakim duchu judaizm wtedy był, w jakim duchu wtedy Żydzi byli, uczniowie, yy, prawda, sam Jezus itd. i tak dalej. I w duchu oczekiwania. Na, obie, na realizacji obietnic starożytamentalnych i realizacji obietnic właśnie dnia pańskiego. I nie wódź nas na pokuszenie to nie, i nie wprowadzaj nas w wielką pokusę, tak? Wszystkie obietnice y, y, nadejścia Królestwa Bożego mówią, że wcześniej przyjdzie wielka pokusa. I być może właśnie o to y, mo, y, Jezus mówi, żeby się modlić, żeby, żebyśmy nie ulegli temu wielkiemu kuszeniu, które poprzedzi czasy eschatologiczne, czasy końca. Nie? Więc ta modlitwa ma głęboki rys który myśmy bardzo wypłaszczyli. W tej naszej modlitwie ona przybiera taką <laughs> bardzo codzienną formę. No, taka, taka ciekawostka. Ale ten artykuł, tak jak mówię, jak będzie opublikowany, to Wam go udostępnię. Idziemy dalej. <laughs> Mam pytanie. Podobno jest w jakichś starych pismach, że już przed Jezusem byli jacyś inni, którzy z martwych zmartwychwstali i wstąpili do nieba. Dobre pytanie, Pani Anno. <laughs> bo rzeczywiście tak było. Rzeczywiście tak jest. Tutaj mam książkę przygotowaną. Mianowicie, to jest książka kolejnego mojego kolegi, mianowicie Sławomira Poloczka. To jest z kolei historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. <laughs> Napisał całą książkę, ze 300 stron, na temat pogańskie zmartwychwstania. <laughs> I to jest tylko jedna lektura na ten temat, bo takich książek jest więcej, czy takich w ogóle. <laughs> ten temat jest ogromny. Więc y, tak, owszem, przed Jezusem były y, opisy i czy to, czy to chociażby w Egipcie, jak opowiadałem, o, znaczy opowiadałem, wspomniałem tylko o micie Ozyrysa, czy chociażby tak jak tutaj Sławomir y, wspomina o y, właśnie zmartwychwstaniach, które są opisane w kulturze grecko-rzymskiej i co ciekawe mamy uderzające podobieństwa w niektórych tekstach z Ewangelią. Więc y, tak, były takie rzeczy i takie, no to też jest ciekawy materiał. Jak widzicie, no, jest na ten temat Przynajmniej 300 stron książki, więc proszę się nie spodziewać, że ja tutaj w jednym zdaniu odpowiem. Ale znaczy, mogę odpowiedzieć, że tak, że były. Natomiast co do szczegółowej analizy, to chętnie kiedyś, jak będzie okazja, czas, możliwość, to chętnie się też tym tematem podzielę. Dobrze, idziemy dalej. Panie profesorze, mnie fascynuje postać Melchizedeka. Skąd wziął się kapłan jedynego Boga? Kiedy to Abraham był pierwszym, któremu objawił się Bóg? No to właśnie y, dobry temat, dobre pytanie, bo mi się też kiedyś wydawało, że Melchizedek jest jakąś faktycznie tajemniczą postacią niezwykłą, bo przychodzi do niego Abraham w Księdze rodzaju, tak? A tu okazuje się, że Melchizedek jest czcicielem Boga Jedynego El Eliona, Boga Najwyższego. El Elion, Bóg Najwyższy. A przecież Bóg się objawił Abrahamowi. No to <coughs> myślałem, że może faktycznie Eli Mel Melchizedekowi, który był królem yy, Szalemu, czyli królem Jerozolimy, królem i kapłanem Jerozolimy, być może mu się jakoś objawił Bóg, a Biblia tego gdzieś nie napisała o tym, tak? Być może miał jakieś właśnie takie nieznane objawienie Boga, bo przychodzi do niego Abraham, pierwszy, pierwszy czciciel prawda, Boga Biblijnego a spotyka, wychodzi mu naprzeciw Jerozolim, król kapłan Jerozolimy Melchizedek i okazuje się, że też jest czcicielem Boga Najwyższego. No, dzisiaj wiadomo, że prawa jest dużo bardziej prozaiczna, dlatego że Melchizedek po prostu jest czcicielem y, naczelnego bóstwa kanonejskiego, którego czcił Abraham i którego czcili wszyscy ludzie w tamtym czasie, również Kananejczycy, a wśród nich Izraelici, czyli Boga Ela, Boga Ila czy Boga Ela, który jest w panteonie Kananejskim właśnie najwyższym Bogiem, Bogiem Stworzycielem, El Elionem, Bogiem Najwyższym. I Melchizedek, jakby dzisiaj to nic dziwnego jest w tym, że Melchizedek jest cz 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 czcicielem Boga Najwyższego, bo wszyscy Kananejczycy w pewnym sensie czczą właśnie tego samego Boga. I Abraham, przychodząc do Elchizedeka, spotykając się z nim, okazuje się, że ich wiara jest wspólna, ale na tej zasadzie, że oni uznają to samobóstwo, które no, jest wtedy bardzo dobrze. Jeszcze znane w Kananie, tak, znane w Kananie. To jest w ogóle y, ciekawy temat, bo co pokazuje? Bo pokazuje, że y, wiara Izraelitów, mm -hmm. chociaż w Biblii jest ukazana jako całkowicie przeczna z wiarą kananejską, naprawdę mm -hmm. dzisiaj wszystkie, i y, Biblia, i też y, wszystkie badania historyczne pokazują, że y, te wiary miały ze sobą bardzo wiele wspólnego, chociażby kult, składanie ofiar, wiele różnych elementów dzieli. Izrael z wiarą, wiarą kananejską i chociażby wiarę w Ela, który oczywiście w Biblii stanie się Bogiem jedynym. Zostanie utożsamiony z JHWH. Ale na pewnym etapie, takim najwcześniejszym, ten El Elyon, czy Bóg najwyższy, no to jak powiedziałem, to jest również bóstwo kananejskie, czczone powszechnie w Kananie. Dobrze, idziemy dalej. Mister Zachariasz. Dzień dobry, czy mógłby Pan przybliżyć, przy, przybliżyć, ukazać różnicę, jak sumerowie, akadyjczycy, babilończycy, asyryjczycy, zarastrianie wyobrażali sobie Eden? No to już Pan sobie tu na pewno, Panie Zachariaszu, zdaje sprawę, że to jest temat na osobny wykład. To chętnie coś takiego bym zrobił kiedyś, mianowicie wyobrażenie Edenu, stworzenia człowieka, jak wyobrażali sobie raj po śmierci. Więc to jest temat ciekawy, ale zdecydowanie na, na wykład cały. Idziemy dalej, musimy przyspieszać. Jeżeli jesteśmy przy pytaniach, to dorzucę moje. Jak przeliczyć wiek przedpotopowych bohaterów na nasz współczesny kalendarz? A czemu przeliczać w ogóle? Nawet jak na oko dzieliłem wiek Noego, Adama, Matuzalema i innych długowiecznych przez 10, to po pewnym czasie i tak przestawało to się kleić. No, to nie da się tak, to nie, to tak prosto tego nie da się zrobić, bo chociażby oni rodzili wiek, yy, dzieci w wieku 65 lat. To co podzielimy przez 10, to 6,5-latek musiałby rodzić dzieci. Więc to nie, to tak prosto nie działa. Odsyłam do wykładów z Pięcioksięgu, gdzie tam tłumaczę ta genealogia, bo tu mówimy o genealogii, rozdział, księga rodzaju, rozdział piąty, gdzie na czym polega ten wiek właśnie pierwszych ludzi przedpotopowych, i też mówię o tym wykładzie o potopie. W wykładzie o potopie też <coughs> zwracam na to uwagę, także tam odsyłam, idziemy dalej. Mam pytanie, mówi pani, pani Iwona, zadaje: Czy Mojżesz rzeczywiście się jąkał? Albo miał jakiś inny powód, że baron musiał za niego mówić. I jeszcze jedno, jak interpretować. Dobra, to zajmiemy się na razie tym pierwszym. No właśnie, pytanie jest bardzo ciekawe. Czy Mojżesz się jąkał? <laughs> Bo proszę zobaczyć, tutaj mamy księgę wyjścia, rozdział czwarty. <laughs> I rzeczywiście Mojżesz mówi do Pana Boga: Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny. Tekst hebrajski mówi: e, Gdzie tutaj to mamy? Adonilo lo ish dewarimanohi. Czyli dosłownie nie jestem mężem słów. Nie jestem mężem słów. I to rzeczywiście może jeszcze sugerować elokwencję, wymowę, ale jednak ten przekład nie jest dobry. Bo tu nie chodzi o to, że Mojżesz nie jest elokwentny, że nie umie dobrze mówić, że nie jest wykształcony w mowie, czy na przykład w, w retoryce, czy w negocjacjach. Nie. Bo proszę zobaczyć, co to się dalej yy, dzieje. Tekst hebrajski mówi. ki Hewat wichwat Szona nochi. czyli dosłownie ponieważ ciężkie moje usta i ciężki mój język. Mam, ja mam ciężki język. Tłumaczenie ociężały usta moje i język mój zesztywniał. O co tu chodzi? Chodzi o to, że hebrajski termin kawet oczywiście oznacza ciężar, ciężki, być ciężkim. Kawed. Ale <laughs> jeżeli ten przymiotnik ciężki zestawimy w Biblii z częścią ciała, to często oznacza jakiś defekt, jakiś ułomek, jakiś jakąś właśnie yy, niedoczynność tej, tej części ciała. Więc tak, określenie ciężkie usta czy ciężki język rzeczywiście wskazywałby raczej na jakąś wadę wymowy, czy to nie wiem, jąkanie się, może seplenienie, może niewyraźne mówienie. W każdym razie jakąś wadę tej części ciała niż na to, że tak jak to jest przetłumaczone, nie jestem <śmum> wymowny, tak, czy nie jestem wymowny. Tu nie chodzi o to, jak powiedziałem, że Mojżesz... Ym, po prostu nie jest elokwentny, tylko raczej ma jakiś problem. Ma jakiś problem z mówieniem. Super. Idziemy dalej. Dwa pytania. Czy według chrześcijańskiej wizji świata może istnieć piękno lub przyjemność, które nie pochodzą od Boga? No teoretycznie w chrześcijaństwie raczej wszystko tak ostatecznie pochodzi od Boga. No jest przyjemność, nie wiem, ze zjedzenia loda albo z oglądnięcia dobrego filmu, no to, no to jest przyjemność ze zjedzenia loda. Ale ostatecznie w chrześcijaństwie raczej wszystko odnosi się do Boga. Drugie pytanie o przeżycia mistyczne. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to pytanie. Drugie pytanie o przeżycia mistyczne. Fenomen niezbyt szeroko omawiany, ale rzeczywisty. No tak, przeżycia mistyczne. Jak rozumieć ich występowanie, możliwość osiągania, ich postęp, tańcem, śpiewem, deprywacją sensoryczną, medytacją, farmakologicznie? Patrz, psychodeliki. Yy, no tak, yy, takie yy, powiedzmy... To jest dzisiaj szeroko omawiany temat yy, w różnych naukach ścisłych, że rzeczywiście przeżycia mistyczne, czy pseudomistyczne, czy kwazimistyczne można wywołać poprzez różne praktyki tak naprawdę, czy to właśnie postu, tańcu, jak Pan wymienił, Pan wymienił to prawie wszystkie najważniejsze. Zresztą w Biblii mamy taki opis, yy, chociażby konfrontacja na górze Karmel, tak? Gdzie Eliasz konfrontuje się z 450 prorokami Baala, to co oni robią, żeby, przywo żeby przywołać Baala? Zaczynają tańczyć, śpiewać, odpowiadać jakieś mantry, nacinać się nawet. Nawet, o tu Pan nie wymienił, jest jeszcze samo samookaleczenie, które też jest formą <śmiech> <śmiech> takiego właśnie starożytnego mm. wprowadzania się w trans, aby uzyskać, no że oczywiście inkubacja sakralna, czyli sen, yy, sn, śnienie takie i tak dalej. To są takie oczywiście techniki i starożytności były jak najbardziej wykorzystywane również przez yy, takich, nazwijmy to, pseudoproroków, żeby osiągnąć doświadczenia quasi mistyczne. Idziemy dalej. Pani Iwona pyta, dzień dobry, chciałam zapytać o Deborah. Czy istnieją jakiekolwiek historyczne potwierdzenia, że istniała naprawdę, no. No powiedzmy to no tak, biblijne. Nie mamy oczywiście nic poza Biblią o tej postaci, o tej sędzinie, o tej niesamowitej postaci. <laughs> Zresztą od odsyłam do mojego odcinka o pieśni Debory, tak? <laughs> Zdobycie kananu pieśń Debory, ale yy, chociaż nie mamy poza biblijnych potwierdzeń istnienia tej postaci, to jednak Biblia ma yy, źródła, tak? Najstarsza pieśń, czy najstarszy tekst w ogóle biblijny. Mówiłem właśnie o tym. To jest pieśń Debory. To jest najstarszy spisany tekst w Biblii, najprawdopodobniej, i to jest właśnie pieśń te, po, tej bohaterki. Jest też czwarty rozdział, czyli inne źródło. <laughs> wydaje się, że niezależne. Też mówi o Deborze. Więc wydaje się, że biblijne potwierdzenia no, są tutaj dosyć wiarygodne albo bardzo wiarygodne. Że ta postać rzeczywiście istniała. No, mamy też coś takiego jak wioska Aldiburia pod, pod górą Tabor, gdzie rozegrała się scena z księgi sędziów z Deborą na czele. Mamy wioskę w tamtym miejscu, która się nazywa Debora, Diburia, De no ale ta wioska powstała wyraźnie już pod wpływem tradycji biblijnej, także, <laughs> także to nie jest jakieś potwierdzenie. <laughs> Widzicie, już mam nawet rybkę, także dużo mówienia, dużo tutaj się dzieje. Pandariusz Olek, Olek się pyta W rodzaju 2.4 pierwszy raz użyto imienia Jachwę, prawda? Choć w całym pierwszym rozdziale wielokrotnie użyto tylko Bóg, czyli Elohim. Tam 35 razy dokładnie tam pierwszy rozdział używa Elohim. Rodzi się wiele pytań. Kto inny pisał rodzaju jeden? No bardzo dobre spostrzeżenie. Ja zresztą mówię o tym w wykładach z pięcioksięgu. Rzeczywiście, pierwszy rozdział księgi rodzaju, tak zwany kapłański, używa określeń Boga Elohim, drugi rozdział, to już jest tak zwany jachwista czy nie kapłański, on używa właśnie określenia Boga <totrych> tetragramu, JHWH. I pyta pan, czy autor pierwszego rozdziału nie znał imienia Bożego? Otóż Artur Kapłański, autor rodzaju 1, czyli tego sławnego hymnu siedmiu, o siedmiu dniach stworzenia, czy sześciu dniach stworzenia i siódmym odpoczynku, on nie tyle, że nie znał imienia Bożego. On właśnie, tylko że on już znał tradycję, że to imię zostanie dopiero objawione Mojżeszowi na Synaju. Dlatego wcześniej, w całym etapie, jak opisuje historię yy, yy, biblijną, czy tą opowieść o, o, o patriarchach, czy o początkach. To nie używa imienia Bożego, dlatego że on już zgodny jest z tradycją, że to imię zostanie objawione Mojżeszowi. Widocz, widocznie autor drugiego rozdziału, który używa nagminnie tego określenia JHWH, no nie jest zapoznany z tą tradycją i on po prostu tego imienia używa. Także to też pokazuje, jak te różne tradycje biblijne powstają w różnym czasie i nie do końca są kompatybilne ze sobą, to pomaga nam w badaniach pięcioksięgu, tak? Mówiłem to też na wykładach o autorstw, badaniu autorstwa pięcioksięgu o źródłach. Drugie pytanie. Co wiemy o drzewie życia? Czy przed wypędzeniem raju Adam i Ewa zjedli owoc tego drzewa? Zakazu nie było. No tak, nie, mieli zakaz spożywania z drzewa poznania dobra i zła, a nie, spo, a nie z drzewa życia. I tu cały problem się rozgrywa o to, ile jest drzew w centrum raju, czy w ogóle w raju, tych szczególnych drzew. Bo chociaż księga rodzaju właśnie wydaje się mówić o dwóch drzewach, drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia, no to później w Biblii jest mowa o jednym drzewie. Więc pytanie, czy to było jedno drzewo i to i, że drzewo poznania oraz drzewo takie, czy to i to jest tak zwane waf explicitum, czy wa wyjaśniające, czyli drzewo poznania dobra i zła, czyli drzewo życia. No tutaj, tutaj są różne hipotezy, ale generalnie jak, jak pan pyta, czy przed wypędzeniem z raju jedli z tego drzewa życia, nie wiemy tego, Biblia tego nie mówi, ale ma pan rację, zakazu nie było, więc może jedli. Tu jest pytanie o, o czytałem to sobie, to jest pytanie długie. O Salomona, dlaczego Salomon, który w Biblii jest uważany za najmędrszego, otrzymał od Boga serce rozumne, był według Biblii najmądrzejszym z ludzi, nagle na starość, mówiąc kolokwialnie, zgłupiał, zaczął czcić obcych bogów. Autor pyta się, pan, pan, pyta się, pan Jan, pyta się bardzo słusznie, bo przecież pan Bóg się kilkakrotnie objawił Sa Salomonowi. To on nie wiedział, że Jachwe jest jedynym bogiem, że on nagle na starość zaczyna czcić Kemosza, czcić bogów swoich drżon i tak dalej. No, wydaje się to absurdalne, rzeczywiście z tego punktu widzenia. Mm. Tylko proszę pamiętać, że to jest czytanie Biblii takie yy, powierzchowne, w tym sensie, że ono, ono czyta Biblię tak jakby Salomon był takim postacią monumentalną, takim ze spiżu, takim idealnym człowiekiem, jakim później zrobi go tradycja biblijna. Rzeczywiście biblijna tradycja zrobi z niego najmętszego z ludzi, ale to, co jest opowiedziane w 11 rozdziale, to jest chyba pierwszej Księgi Królewskiej, bo tam od 1 do 11 mamy historię właśnie Salomona, no to o tym, że on właśnie zaczął czcić tych, tych obcych bogów, to pokazuje, że wcale Salomon taki mądry nie był i ta opowieść biblijna jest tutaj wielką przesadą, jest taką jakby, można powiedzieć, takim stawianiem pomnika komuś, kto żył kiedyś i yy, wsławił się oczywiście, ale wcale postacią pomnikową nie był. To znaczy, miał swoje słabości, był normalnym człowiekiem, był słabym człowiekiem, ułomnym, upadającym, i Salomon takim był, o czym świadczy tekst biblijny. Natomiast rzeczywiście późniejsza tradycja zrobi z niego taki monument wiary, i te dwa obrazy nam się tutaj, i panu Janowi słusznie, te dwa obrazy nam się tutaj yy, schodzą i one zgrzytają, tak? Z jednej strony, Salomon jako no, par excellence mędrzec biblijny, ideał Bożej biblijnej mądrości, tak? Ten, któremu się Bóg kilkukrotnie objawił, tak? a z drugiej strony ten, który czci obcych bogów. Nie? Zupełnie to do siebie nie przystaje, słusznie, ale proszę pamiętać, że wynika to po prostu z historycznego rozwoju tradycji o Salomonie. Najstarsza ta z ksiąg królewskich mówi o nim jako o słabym człowieku. Oczywiście miał osiągnięcia, dużo osiągnięcia, ale był słaby, normalny człowiek. Natomiast późniejsza tradycja jako konstruktor świątyni, jako ten, który roz, rozsądził dwie kobiety, zrobi z niego <laughs> prawda, takiego, idealnego mędrca. Kolejne pytanie. Czy według... Aha, tutaj mamy dwa pytania. Ja muszę już troszkę skracać, przepraszam. Dwa pytania o takie właściwości nadnaturalne. To znaczy, skąd się biorą opisy w Księdze Ezechiela czy w Pięcioksięgu, czy chodzi o jakieś energie, czy jakiś pojazd latający, statek kosmiczny. To są takie, to są takie teorie, które mówią, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z jakimś takim astro, tak zwaną paleo, paleoastronautyką gdzie rzeczywiście to kosmici byliby odpowiedzialni za dostarczenie Egiptowi czy Sumerom czy Biblii pewnych, pewnych danych. Erik Wondaniken jest taki badacz czy Sajchen, jaką się nazywał. W każdym razie ja kiedyś nagram na ten temat odcinek, bo widzę, że dużo pytań dostaję w tym, w tym temacie. Są też kanały biblijne, które interpretują Biblię właśnie w taki sposób, doszukując się energii, promieniowania latających statków. i pozaziemskiej ingerencji cywilizacji właśnie Egiptu, Sumeru, czy właśnie Biblii, więc chętnie nagram na ten temat jakiś odcinek, ale to będzie, będzie, będzie na kiedy indziej. Idźmy dalej. Pan Tomasz Kowalski pyta. Dzień dobry, panie Marcinie. Mam następujące pytanie. Czy zachowały się do dziś teksty Starego Testamentu, które stanowiłyby pierwozu dla masoretów? Od razu odpowiem, no nie, nie zachowały się. Teksty masoreckie są najstarsze, teksty biblijne jakie mamy które są jakby punktowane czyli mają samogłoski oczywiście nie mówię o kumra najstarsze są teksty kumrańskie czy jeszcze starsze mamy pewne inskrypcje ale jeżeli chodzi o teksty całej biblii to mamy teksty masoreckie przedmasoreckie oczywiście mamy fragmenty chociażby w Talmudzie babilońskim zachowane pewne cytaty z biblii i one musiały być przedmasoreckie no bo masoreci byli po Talmudzie ale takich tekstów przedmasoreckich niestety nie mamy nie mamy tylko już dysponujemy tekstami masoreckimi, jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o całą Biblię hebrajską. No to oczywiście Qumran, najważniejsze odkrycia, fantastyczna sprawa, no i oczywiście teksty masoreckie. To zdecydowanie tak. Y Mamy odkrycie w Qumran i tak dalej. Czy te pierwowzory zaginęły? W jakiej odmianie języka, języka hebrajskiego mogły być zapisane? Czy w, pale, czy w alfabecie paleohebrajskim mamy jakieś zapiski tekstów religijnych biblijnych? Tak, mamy takie inskrypcje, około, czy wczesnobiblijne, czy przed, przepraszam, pozabiblijne, ale wcześniejsze niż Biblia. Ale to są pojedyncze inskrypcje. To są pojedyncze inskrypcje. Tu nawet sobie nawet tutaj, żeby Panu to i, i widzą, pokazać. To y, najważniejsze takie inskrypcje y, wymienię. To jest, pie, pierwsza to jest inskrypcja z Kirbet Kejafa. To jest bardzo świeże odkrycie z 2008 roku. Bardzo ciekawa sprawa. Mamy y, taki tekst, który mówi o tym, żeby y, no, czcić Boga, tak? żeby y, służyć Bogu, a jakby nie piętnować, nie poniżać sieroty i wdowy. Tekst, który przypomina nam biblijny tekst. Tak? Mamy takie teksty w Biblii, gdzie czcić trzeba Boga, a. Prawda, pomóc sierocie i wdowie. Tak? Więc ten, ten, ta inskrypcja Skirbet Kejafa, tutaj ona jest, prawda, to jest tekst, tekst palao-hebrajski, właśnie ten najstarszy etap języka hebrajskiego, jeszcze takie tak zwane pismo fenickie, tak naprawdę, które, które Hebrajczycy gdzieś tam w, w, czasem zapożyczą. Więc mamy fantastyczną inskrypcję z Kirbet Kejafa, yy, niedawno odkrytą. Notabene w Kirbet Kejafa mamy jeszcze drugą inskrypcję, takim króciutkim tekstem. Króciutkim tekstem, także mamy tak naprawdę dwie. Inskrypcja Kirbet Kajafa, to jest najstarsza, pochodząca prawdopodobnie gdzieś przełom XI-X wieku, no dzisiaj się mówi XI wiek, ale tak, inskrypcja bardzo stara. Mamy tak zwany kamień stelzaid, czyli tak zwany alfabetariusz, czyli po prostu to jest alfabet. Alfabet, po, proszę zobaczyć jak w X wieku jeszcze koślawe są litery, jak linie, tu mamy jedną linię, druga linia, pod spodem trzecia linia, jak bardzo te litery hebrajskie są, to jest pismo jeszcze fenickie, fenicko-hebrajskie, koślawe. Nierówne. Więc dlaczego o tym mówię? To samo jest w kalendarzu z Gezar. Kolejny taki dokument, starożytny dokument, też mniej więcej z X wieku. Inskrypcja pozabiblijna, zapisana językiem paleohebrajskim, tym językiem, którym później Biblia będzie spisana. Ale proszę zobaczyć, jak tutaj też nierówno te litery są spisywane, jaki jest różny kształt liter. Jak porównamy kalendarz z Gezer, chociażby z pismem z Kirbet Kejafa, właśnie z tamtymi odkryciami, to niektóre litery mają zupełnie inny kształt. Więc co to pokazuje? Dlaczego o tym mówię? To jest, przy, to jest przyczynek do tego, o czym opowiadam w wykładach o pięcioksięgu, że jeżeli w X wieku, a te, te najstarsze inskrypcje protohebrajskie, tu sięgamy do samych początków w ogóle pisania po hebrajsku, bo mamy alfabet Stelzait, mamy później Izbę cara, sara, Sarta, izbę carta, też ostrakon, czyli taki fragment ceramiczny, gdzie też jest alfabet wypisany na, takiej, na takim ostrakonie w piśmie paleohebrajskim. Więc te najstarsze inskrypcje pochodzące z X wieku no, są pisane, widać, bardzo nierówno, tak jakby alfabet hebrajski w ogóle nie był ustalony jeszcze, jaki ma być konkretny kształt liter, jak robić linie. W ogóle nie był ustalony, o, co ciekawe, nie był też ustalony yy, w ogóle sposób pisania, czy od prawej czy, yy, do lewej, czy od lewej do prawej. Nawet na synaju spotykamy pismo, gdzie pisze się z góry w dół. Tutaj mamy raz od prawej do lewej, raz od lewej do prawej. Czyli jeżeli w X wieku te protohebrajskie litery są tak koślawe, jeżeli nie jest ustalony kierunek pisania, jeżeli nie jest ustalony dokładnie kształt liter, to co, co my mówimy o tym, że Pięcioksiąg powstał, jak się tradycyjnie mówiło, w XIII wieku? Mojżesz spisał potężną literaturę, tak głęboką, tak wielką, tak monumentalną, tak teologicznie głęboką. W XIII wieku Mojżesz by spisał Pięcioksiąg, jeżeli mamy najstarsze inskrypcje hebrajskie które pochodzą z okolicy X wieku, czyli z czasów Dawida Salomona. I proszę zobaczyć, że to są początki w ogóle dopiero alfabetu, pis jakby uczenia się tego, jak pisać po hebrajsku. Tak? Czy to właśnie kalendarz z Gezer, czy chociażby ta inskrypcja Izbercarta, ona właśnie też pokazuje, i jak się porównamy te, te inskrypcje, jak to było problematyczne wtedy jeszcze w X wieku. Pisanie prostych rzeczy, bardzo prostych, bo na przykład tu jeszcze pokażę jedną inskrypcję na ofelu. Ofel to jest najstarsza część Jerozolimy, odkryto taki fragment z Bana, na którym wyryto takie dziwne litery, to znaczy one. Pra, pra, nie wiemy, czy to czy coś od prawej do lewej, chociażby właśnie, bo nie był ustalony kierunek pisania, ale yy, badacze jedna z rekonstrukcji, bo te litery nic nam nie mówią, to znaczy nie, nie, nie budują żadnego zdanego wyrazu. Ale jeżeli próbujemy rekonstrukcję jakieś wprowadzić, to jedna z rekonstrukcji jest bardzo ciekawa, bo mówi wino słabej jakości. Marne wino, tak? Więc, jedno, więc jedna z najstarszych inskrypcji hebrajskich. Pan pyta, pan Tomasz pyta o jakieś religijne teksty pozabiblijne, najstarsze, tak jak to było pytanie. W jak, prawda, czy w alfabecie palohebrajskim mamy zapiski tekstów religijnych, biblijnych? No, mamy ten pierwszy, powiedziałem, z Kirbet Kejafa, ale pozostałe, jak pan widzi, to jest chociażby marne wino. Być może komuś tam się nie podobało to wino. I chociażby inskrypcja Siloe, czyli no z tunelu Ezechiasza. Piękna sprawa, niesamowita sprawa. W ogóle tunel Ezechiasza, odkrycie go pod Jerozolimą, odkryto potężny tunel, który jest akurat właśnie opisany w Biblii. I on został odkryty. Tunel zbudowany przez Ezechiasza w VIII wieku, wprowadzający wodę do Jerozolimy. I mamy inskrypcję, nie tylko że odkryto niesamowitą sprawę, właśnie ten tunel pod Jerozolimą z VIII wieku przed naszą erą, ale więc mający prawie 3000 lat. To jeszcze wewnątrz tego tunelu odkryto inskrypcję, właśnie pisaną też alfabetem paleohebrajskim, yy, która inskrypcja opisuje, w jaki sposób ten tunel budowano. Niesamowita sprawa. W ogóle to jest cała historia. Może kiedyś odcinek o, ten, o tym też nagram. Bo tutaj oprócz tego, że w ogóle mamy potężną sprawę samego tunelu, niezwykle ciekawa, tej inskrypcji, niezwykle ciekawej, to jeszcze tu mamy sensacyjną, wątek sensacyjny, no bo kiedy dowiedziano się, że to jest cenna sprawa, no to ukradziono tą inskrypcję, połamano tablicę. Proszę zobaczyć, ta tablica jest połamana. To właśnie jest wynikiem kradzieży tego artefaktu. Bar bezcenna sprawa, właśnie inskrypcja z tunelu Ezechiasza. Także są pewne inskrypcje pozabiblijne, czy nawet wcześniejsze niż Biblia, no ale one jak są bardzo szczątkowe, to są albo al właśnie abec abecadła, abec y alfabety, albo jakiś właśnie kalendarz Gezer, który też dzisiaj, jakieś różne Opinie krążą na temat kalendarza z Gezer. Próbuje się go redatować na VIII wiek. To znaczy pokazać, że jest późniejszy niż, niż długi czas uważano. W każdym razie, duży temat. Inskrypcje właśnie, y, y, które powstały w czasach biblijnych i są pozabiblijne, to jest też ciekawy temat. Tutaj pokazałem najważniejsze. Jak widać, tych inskrypcji nie ma dużo. Może jeszcze z jedną, dwie powinienem gdzieś tam wskazać, ale to jest wszystko. Więc inskrypcji pozabiblijnych z czasów biblijnych jest bardzo mało. Z tych wczesnych czasów, takich, prawda, początków. Ym, nie mamy dużo. Idziemy dalej. Dzień dobry. Mam jeszcze jedno pytanie. Jezus, mówiąc o niebie, używa porównania do wesela. Ciekaw jestem, jaka, jaką wiedzę możemy z tego wyciągnąć, biorąc pod uwagę to, jak wyglądało wesele w czasach Jezusa. No więc, generalnie trzeba powiedzieć, że yy, bardzo dużo wnoszą nam badania kontekstu starożytnego. Proszę pamiętać, że zarówno Ewangelia, jak i cała Biblia, one były pisane do tamtych ludzi, jakby i przez tamtych ludzi, do swoich, do jakby sobie współczesnych. Więc oni pisząc, więc jakby Pan pyta się akurat o instytucję wesela, czy, czy, czy jakby biorąc to pod uwagę, rozumiemy lepiej Ewangelię. To ja teraz od razu najpierw odpowiem szerzej. Badając wszystkie konteksty starożytnej tej literatury i kultury, zwyczajów, historii i tak dalej, lepiej rozumiemy Ewangelię. Co do samego wesela, to oczywiście, no, to jest duży temat znowu. Gdybym miał tak powiedzieć w dużym skrócie, to starożytności wesele to była wielka sprawa. To była niesamowita rzecz. My, my powiemy dzisiaj też. Dzisiaj wesele, no to piękna uroczystość. Tylko jaka jest zasadnicza? Gdybym tak miał wskazać jedną różnicę, nie wchodząc w całą masę, bo tu półtorej godziny wykład znowu nam się kłania na temat instytucji wesela w Biblii czy starożytności. Ale gdybym miał jedną sprawę wskazać, to bym wskazał, że my też przykładamy dzisiaj wielką wagę do, do wesela, uroczystości zaślubin, tylko że my bardziej kładziemy jednak uwagę na formę, a oni bardziej na treść. To znaczy, my bardziej patrzymy, jaką suknię ma panna młoda, yy, czy piękny jest wystrój, czy jak gdzie goście usiądą, prawda, nawet, nawet karteczki robimy, gdzie kto ma usiąść. W bardziej zwracano uwagę po prostu na radość wesela. Spraszano na wesele i sąsiadów, krewnych, znajomych, przychodziła cała wioska często, no chociażby to wesele w Kani galilejskiej, tak? Jest zaproszony Jezus, prawdopodobnie jego matka, przychodzą też apostołowie, tak? Rodzili sąsiedzi, przychodzili mieszkańcy danego, danej dzielnicy, danej wioski, wesela trwały tydzień czasu, radowano się, tak czyli mniej zwracano uwagę na formy, naprawdę jakieś szczegóły, bardziej zwracano uwagę na to, żeby rzeczywiście świętować, żeby, żeby, żeby rzeczywiście się radować. I tak, znajomość kontekstu starożytnego wesela dużo nam mówi o Ewangelii, ale to już, już rozwiniemy może kiedy indziej. Kolejne pytanie. Co pan sądzi na temat poglądu, iż Jezus zapowiadał swoje powtórne przyjście na świat? Jeszcze za życia tych, którzy słuchali jego nauk. O tym wydaje się świadczyć fragment Ewangelii. Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie syn człowieczy. No, dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście tak się wydaje, że Jezus spodziewał się rychłego przyjścia, nastania końca czasów. Wydaje się, że tym poglądem są bardzo mocno przepojeni pierwsi chrześcijanie. Tutaj przede wszystkim zwrócę uwagę na nauczanie Świętego Pawła. I może pokażę nawet parę fragmentów. Bo Paweł to jest wybitnie. Tu nie ma dzisiaj wątpliwości. Dawniej jeszcze komisja papieska zabraniała twierdzić, że Paweł mógłby mówić coś, co się nie sprawdziło. Były takie dokumenty papieskiej komisji biblijnej. Dzisiaj jest oczywiste wśród badaczy i biblistów, że Paweł był przekonany o tym, że Chrystus przyjdzie za jego życia. Mamy zbyt dużo tekstów, które jakby jednoznacznie o tym świadczą. Tak? I tutaj ciężko to inaczej zinterpretować. Chociażby tutaj mamy pierwszy list do Tesaloniczań. Rozdział czwarty, Paweł mówi tak: to bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie. Paweł mówi nawet, że to głosi jako Słowo Boże, że my żywi pozostawieni na przyjście Pana. Paweł mówi do, sobie, do siebie, do sobie, do sobie współczesnych, do wspólnoty chrześcijan, że my żywi jesteśmy nie pozostawieni na to, żeby umrzeć. Jesteśmy pozostawieni na przyjście Pana. Paweł wyraźnie czeka, aż Jezus przyjdzie za Jego dni. I co mówi dalej? Potem my żywi, pozostawieni, właśnie to na przyjście Pana, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze. Paweł mówi o sobie współczesnych i o sobie i o chrześcijanach. Będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem. On nie mówi, że my umrzemy albo że nastaną nowe pokolenia, że trzeba będzie budować Kościół, że trzeba będzie prawda, wejść do cesarstwa, zjednoczyć się z nim jakoś i tak dalej. Nie, Paweł mówi, że będziemy porwani w powietrze naprzeciw Pana. Tych tekstów pałowych jest bardzo dużo na ten temat. Tutaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Mówi Paweł tak, werset 51. Oto ogłaszam Wam tajemnicę, jako tajemnicę teraz mówi, wcześniej jako słowo Pana. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. Tak? Czyli Paweł jest głęboko przekonany, nawet z taką pewnością siebie, mówi to jako słowo Pańskie, tutaj jako tajemnicę, ogłasza, że nie wszyscy umrą z tych, co słuchają Jego słów. To, hmm, kolejny cytat. To jest z kolei też pierwszy list do Koryntian, ale rozdział siódmy. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, żyli tak, jakby, yy, tak, jakby ich nie mieli, byli nieżonaci i tak dalej, i tak dalej. I Paweł mówi, przemija bowiem postać tego świata. Tak? Paweł jest głębo... mówi tak nawet, jeżeli, się masz, yy, jeżeli masz żonę, no to trwaj w małżeństwie, ale jeżeli nie masz żony, to nawet nie warto się żenić, bo zaraz przyjdzie Pan. Tak? Przemija postać tego świata, to już jest końcówka. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Paweł mówi, chociażby list do Rzymian, 13 rozdział, 13 werset, 13 rozdział, przepraszam, 11 werset. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną. Paweł mówi, zwłaszcza rozumiejcie chwilę to, co się teraz dzieje. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu, teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Tak Paweł jest głęboko przekonany, że tu już się zaczną niedługo za jego życia, za życia tych, do których mówi, dokonywać właśnie eschatologiczne rzeczy, koniec świata, paruzja, powtórne przyjście Chrystusa. Kolejny tekst Pawłowy, bo ich jest bardzo dużo, słuchajcie, takich tekstów Pawła. To jest kolej drugi Koryntian, rozdział pierwszy. Mianowicie, że w Dzień Pana naszego Jezusa, ja będę waszą chlubą, jak i wy moją. W Dzień Pana naszego, tak? Co to jest? Paweł zapowiada Dzień Pana Jezusa, że ja będę chlubą waszą, a wy moją. Czyli Paweł mówi, że czekajmy, przyjdzie Pan, to będzie Dzień Pański, Dzień Pana Jezusa i wtedy ja będę waszą chlubą, a wy będziecie moją chlubą, tak? Czyli Paweł nie mówi, że będą jakieś przyszłe pokolenia chrześcijan. Nie mówi, że będą prawda wieki, tysiąclecia nawet jeszcze na Ziemi. Nie. Dzień przyjścia Pana. Tak? Będziemy i tak dalej. Idziemy dalej. Też tekst Pawłowy, z kolei List do Filipian, rozdział pierwszy, werset dziesiąty. Znowu mówi, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Pana. Paweł wyraźnie przygotowuje swoje wspólnoty, czy to Tesaloniczan, Koryntian, czy tutaj Filipian, na przyjście Chrystusa. I to te, te wspólnoty, które, yy, które, do których głosił Ewangelię. Także tych tekstów jest więcej, ale to już myślę, że wystarczy, to, yy, żeby pokazać, że dzisiaj nie ma wątpliwości, badacze nie mają wątpliwości, że pierwsi chrześcijanie, wśród nich święty Paweł. Byli głęboko przekonani, że Chrystus przyjdzie za ich dni i że koniec czasów i eschatologiczny moment paruzji zostanie za ich dni, no i w tym się pomylili. No w tym się pomylili. Tutaj Pan przytacza tekst Ewangelii, w którym Jezus wyraża podobne oczekiwanie. I rzeczywiście niektórzy bibliści mówią o podobnym oczekiwaniu samego Jezusa, nastania czasów eschatologicznych. Ale trzeba pamiętać, że w Ewangeliach to jest bardziej zróżnicowane. Tam jest powiedziane, że ani ojciec, ani syn nie zna dnia, nie, ani nie zna godziny prawda, przyjścia, że trzeba być gotowym wiecznie. że Tutaj jednak mamy te teksty, chociaż u, u Pawła też się znajdą takie teksty, które mówią o tym, że nie znamy godziny. On upomina te saloniczane, że o, macie oczekiwać, że Pan przyjdzie za naszych dni, ale nie za bardzo. Macie się nie prześcigać z umarłymi. Tak? Kto będzie pierwszy na przyjście Pana? Więc tutaj. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Ewangelie też i niektóre Pisma Nowego Testamentu mówią o dniu pańskim. Wszystkie są głęboko przekonane, że ten dzień pański nadejdzie rychło, szybko, prawdopodobnie za naszych jeszcze dni, ale z drugiej strony mamy gdzieś tam jakieś z tyłu, takie zabezpieczenie, że nie wiemy, kiedy ten, ten dzień przyjdzie. Mamy być gotowi. Tak? Mamy być gotowi. I to jest takie zasadnicze przesłanie Nowego Testamentu co do paruzji. Dobra, idziemy dalej. Czy król Dawid i Salomon byli postaciami historycznymi? No, wielkie pytanie. Generalnie bym miał powiedzieć najprościej, jak umiem, bo to jest ogromny temat, słuchajcie, to jest znowu wielki temat. Najprościej mówiąc, tak. Wiele na to wskazuje, że byli postaciami historycznymi. Uwaga, z jednym ważnym, dużym zastrzeżeniem. Byli postaciami historycznymi, co nie oznacza, że opowieść biblijna o Dawidzie i Salomonie, ich wielkim królestwie zjednoczonym, o Izraelu dwunastopokoleniowym i potężnym królestwie i córce Faraona, która żeni się z Salomonem i, z, i wiele innych córek, które sobie bierze, że zawiera przymierza z ludami jako wielki monarcha, że to jest y, opis historyczny. To znaczy Dawid i Salomon wydają się postaciami jednak historycznymi, chociaż tu też są pewne wątpliwości. Minimaliści biblijni by powiedzieli, że jeszcze... Ich y, opis, y, tych postaci należy do, bardziej do takiej legendy niż do historii. Ja bardziej... i y, y, y są na to dowody, są bardzo ciekawe odkrycia archeologiczne. Może nawet jedno Wam tutaj pokażę. Jest to tak zwana Stella Steldan. Stella Steldan. Steldan to jest na północy Izraela dzisiaj. Na której, między innymi, mamy określenie Bet Dawid, dom Dawida. Tu też są ciekawe badania na ten temat, rozważania czy wątpliwości, ale generalnie mamy na steli, czyli mamy dokument pozabiblijny, który by potwierdzał rzeczywiście istnienie nie tylko samego Dawida, proszę zwrócić uwagę, ale dom Dawida. Bed Dawid oznacza jego dynastię. Bed Dawid oznacza dynastię królewską, czyli że Dawid był rzeczywiście królem. Więc te postacie raczej uważa się dzisiaj za historyczne, co tak jak mówię, co nie oznacza, że opis wielkiego królestwa Dawida i Salomona z potężnymi granicami, budowlami, i sojuszami, że ten opis jest historyczny. To raczej jest bardziej opis legendarny. Ta historia o Dawidzie i Salomonie obrosła w pewną legendę. No i tak, i tak to się dzieje. Idziemy dalej. Mnie osobiście niepokoi to, że niektórzy w Izraelu czcili Jachwę razem z jego żoną Aszerą. Z Asherą, z jego Aszerą. W tych domach mieli także kamienie na stojąco, tak. Takie słupki kamienne. To jest, rzeczywiście, tutaj kilka pytań padło o tą żonę Jachwę, czyli Aszerę. Tutaj proszę zobaczyć następne pytanie. Już kiedyś zadałem pytanie, czy mógł profesor skomentować ten materiał? Chodzi o tekst, o jakiś wykład chyba profesora Łukasza Niesiłowskiego z Pano. To jest mój bardzo dobry kolega. Zaniepokoił mnie w tej rekonstrukcji rozwoju idei Boga, że dla Jachwę składano ofiary dzie z dzieci oraz to, że posiadał małżonkę. I kolejny, proszę zobaczyć pytanie. Czy może pan skomentować twierdzenia, że. W przeszłości Jachwę miał żonę. Powtarzam za profesorem Niesiołowskim. I kolejne stwierdzenie też pana Jana. Czy składano Jachwę ofiary z ludzi? Jeśli tak, to, to kto to robił? Twierdzi profesor Niesiołowski. Czy inne pytanie pana Andrzeja? Chciałbym zapytać o ofiary z ludzi składane przez starożytnych Izraelitów. W wielu miejscach Starego Testamentu jest mowa o tego typu o ofiarach. Niesiołowski spano, twierdzi nawet, że składano je Jachwę. Jak pan zapatruje się na tą sprawę? No więc rzeczywiście padło trochę pytań o. Y, dwa, o dwie, tak naprawdę to są pytania o dwa aspekty. Po pierwsze, czy, czy Bóg miał żonę? Brzmi absurdalnie, ale zadajmy to pytanie, bo ono wcale nie jest bez, bezzasadne. Czy pan Bóg miał żonę w Starym Testamencie? A po drugie, czy składano ofiary z dzieci, z ludzi w ogóle dla Boga? Nie? No to tak. Może zacznę od drugiego pytania. Czy składano ofiary z dzieci? Owszem, składano dla Boga. I tutaj nie trzeba u profesora Łukasza. Yy, tylko po prostu sama Biblia o tym mówi, tak? Mamy chociażby, gdzie to mamy? Ślubowanie Jeftego, proszę bardzo, Księga Sędziów. Księga Sędziów, rozdział 11, ślubowanie tego. Jeftę złożył taki ślub Panu, jeżeli sprawi, że amonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy, tu jest mowa o człowieku, ten, kto pierwszy wyjdzie z, do, od drzwi mego domu, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Czyli Jeftę, który jest sędzią Bożym, Jednym z dwunastu sędziów w księdze sędziów, obiecuje Bogu, że złoży mu jakiegoś człowieka w ofierze, jeżeli wygra walkę z amonitami. Nie? Co jest najdziwniejsze w tym tekście, i to sprawia, że ten tekst jest bardzo trudny no, dla chrześcijan czy dla, dla wierzących, nigdzie w tej księdze nie jest potępione to zachowanie jewtego. Wiemy o tym, kto zna to wie, że wybiegła jego własna córka. Z domu Jeftego wybiegła jego własną córką. I co ciekawe, Jefte nie zrezygnował. Jefte złożył ją w ofierze dla Jahwe dla Boga. I co dziwne, nigdzie nie jest powiedziane, że to Pan Bóg to potępił, że Pan Bóg tego nie chciał, nie? Raczej to jest pokazane, że Jefte spełnił ślub, który obiecał Bogu. Obiecał, no to dotrzymał obietnicy. Złożył swoją córkę w ofierze Bogu. No, no okej, okay. tutaj ten tekst jest trudny i można go interpretować na wiele sposobów. Uwaga, jedna z interpretacji jest taka, że ten tekst potępia je w tego, ale na, w, nie, w niebezpośredni sposób. Nie chcę w to wchodzić, bo tu znowu bym się za, z, zagmatwał, znaczy bym się zagłębił w coś, co nie mam czasu teraz się zagłębiać. Generalnie składano ofiary z, z dzieci czy z ludzi również dla Boga. Proszę zobaczyć księga Jeremiasza. E, tutaj gdzieś też jest powiedziane, że... Gdzie to było? Tutaj proszę zobaczyć 31 werset. I zbudowali wyżynę Tofet w Dolinie Benchinną, to jest Jerozolima, aby palić w ogniu swoich synów i córki. No to Izraelici robili. Palili synów i córki dla Boga, tak? Czego nie nakazałem i co, nie, co mi nawet nie przyszło na myśl, czyli tutaj, tutaj już u Iremiasza Pan Bóg wyraźnie potępia, zabrania, całkowicie od, oddziela się od tej myśli, tak? Czego nie nakazałem. Później jest, będzie powiedziane chociażby w Księdze Królewskiej o Manassesie. To jest taki zły król, ale izraelski król. Przeprowadził syna swego przez ogień. Co to znaczy przeprowadzić przez ogień? Studenci czasami mi nie wierzą, aż bo tak naiwnie czytają i wydaje mi się, że to jest taki tekst, no nie wiem, tak jak skacze przez ogień, może jak przez ognisko się skacze. No nie, przeprowadzić syna przez ogień to jest biblijny idiom oznaczający złożyć swojego syna w ofierze Bogu, czy Bóstwu, nie? Mol, Bóstwu yy, Molochowi, czy ofiara typu Molk, tak zwana, nie? Więc, yy, więc pana Ses, król Izraela składa swojego syna w ofierze, tak? Później mamy jeszcze reforma religijna w kraju. Z kolei Jozjasz zabrania tego, tak? Następnie splugawił palenisko z czyli zniszczył to palenisko w Dolinie ben Hinnon, aby już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Molocha. Więc rzeczywiście Biblia od pewnego momentu wyraźnie zabrania i nie pozwala składać y, 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 ludzi w ofierze i Pan Bóg wyraźnie pokazuje w Biblii, że takie ofiary sobie nie życzy, nie? Ale zagadkowe są dwa teksty, tak jak powiedziałem. Ofiara Abrahama. Abraham ma złożyć Izaaka w ofierze, nie? I w ten sposób ma udowodnić swoją wierność Bogu, że tego Izaaka. Owszem, wiemy, że tam nie dojdzie do złożenia w ofierze, ale Abraham miał wykazać. Abraham o tym nie wiedział. I miał wykazać swoją wierność Bogu poprzez złożenie syna w ofierze, nie? No i ten tekst z księgi, z księgi sędziów o Jeftem, który składa córkę w ofierze. I tekst sugeruje, czy przynajmniej taka, takie brzmienie jest jego, takie jakby no, Jeftę spełnił swój ślub, nie? Nie ma tego potępionego. Więc rzeczywiście problem składania, w ogóle to jest kanadyjski problem, to jest duży temat, kolejny, że składanie ludzi w ofierze, Dolina Ben-Hinnon w Jerozolimie, w innych miejscach, w ogóle praktyka składania ludzi w ofierze w różnych religiach, dlaczego akurat ludzi składano w ofierze, dlaczego dzieci, bo, bo to często dzieci były składane w ofierze, przeprowadził Syna przez ogień. To jest temat na inny w ogóle, to jest temat na inny już odcinek. Ale drugie pytanie, które tutaj się przewijało, to jest pytanie o żonę Pana Boga. Czy Pan Bóg miał żonę? Znowu to jest temat tak duży i tak ogromny, że ja go tu nie podejmę, ale jest taki zresztą artykuł chyba, który gdzieś, nie wiem, czy tu mam, chyba nie mam tego artykułu, nie? Ale w Tygodniku Powszechnym kiedyś pisałem troszkę o tym, właśnie y, o Jachwę i jego Aszera. Jest taka inskrypcja starożytna znaleziona na Synaju, y, która właśnie dokładnie to mówi. Bóg i jego Aszera, co jest formułą małżeńską. Bóg i jego żona, nie? Ale to jest poza biblijna oczywiście formuła. Tutaj odsyłam, nie będę tego tematu w ogóle rozwijał. Mianowicie jest taki badacz, wielki archeolog biblijny, nazywa się William Dever. On jest konserwatywny, to jest taki człowiek, który raczej broni Biblii, broni prawdziwości wydarzeń biblijnych jako archeolog Ziemi Świętej, prowadził wiele wykopali archeologicznych, między innymi w Megid, innych, na innych stanowiskach archeologicznych. I ten nasz badacz, archeolog napisał książkę Did God Have a Wife? Czy Bóg miał żonę? I ta cała książka właśnie jest temu poświęcona. I oczywiście w tej książce już nie, nie będę spoilerował, gdyby ktoś chciał. Może ten, może ten temat też kiedyś będzie okazja poruszyć. Ale rzeczywiście jest, ten, jest to zagadnienie, tak? Dla człowieka, który pierwszy raz o tym słyszy, to wydaje się jakieś absurd. jak Bóg może mieć żonę? Bóg jest jeden, jedyny, tak? Nie ma jakiejś bogini małżonki, w ogóle nie ma politeizmu. Bóg jest jedyny, nie? No, okazuje się, że są inskrypcje, są teksty starożytne, które świadczą, że e, owszem, że Jachwę miał żonę. Co ciekawe, nie tylko świadczą o tym teksty starożytne, to tylko podam jeden przykład. Świadczy o tym również świątynia w Aradzie. To jest świątynia izraelska na południe od Jerozolimy, to jest Arad, gdzie mamy znalezione miejsce najświętsze, czyli Kodesz Kodaszim, świątynia w Aradzie, świątynia na cześć Jachwę, jedynego Boga, izraelska, gdzie w miejscu najświętszym mamy nie, jeden, nie, jeden, nie jedną macebę, macewę tak zwaną, tylko dwie. Jedna mniejsza, druga większa. Macewa to jest taki pomnik postawiony bóstwu. Dzisiaj to jest pomnik grobowy. Dlaczego w świątyni Waradzie mamy dwie macewy w miejscu najświętszym? Jedna większa, druga mniejsza. Między innymi William Dever, ale wielu badaczy to jest zgodnych, że większa to jest Jachwę, mniejsza to jest Ashera, jego małżonka. Więc no, mamy, i litera i mamy i literackie, i archeologiczne świadectwa, które raczej by pokazywały, że Chociaż Biblia oczywiście o tym w ogóle nie wspomina, bo Biblia raczej mówi, jak powinno być, niż jak było. No to w praktyce y, Jachwę był czczony razem ze swoją małżonką. Y, no i właśnie a propos Łukasza, sugestia, żeby zaprosić Łukasza do wywiadu. Oczywiście kiedyś chętnie Łukasza zaproszę tutaj do, na kanał i taki wywiad przeprowadzimy. Y, dobra, słuchajcie, może tyle, słuchajcie, bo to już jest tak długo. Więc y, tutaj są jeszcze inne ciekawe pytania, na przykład o mrze, o korzeni. Popatrzcie, że ja jestem w środku, więc widzę, że nie mam szansy dzisiaj y, tego wykładu doprowadzić, czy tego QA do końca. A już mówimy, nie wiem ile czasu, już mówimy bardzo długo, więc y, zawieszamy temat. Ja kiedyś do QA wrócę. Pod tym y, zresztą odcinkiem, bardzo proszę, też można mi zadawać pytania jeszcze dalej, jakieś inne, może rozwinięcia, może jakieś uzupełnienia, więc jak najbardziej można mi jeszcze zadawać pytania. Więc yy, kiedyś zrobię drugie QA. Mam jeszcze tak jak widzicie tutaj dużo, dużo jeszcze pytań, które, na które sobie wypisałem, ale które no, już nie zdążymy odpowiedzieć. Natomiast na te pytania pewnie jeszcze gdzieś tam, yy, gdzieś tam do nich wrócę, też zadawajcie pytania właśnie pod tym odcinkiem. To zrobię drugi taki zbiorczy, za jakiś czas zrobię drugi zbiorczy QA. W opisie tego filmu też yy, zaglądnijcie, dziękuję wszystkim moim patronom którzy wsparli mnie na patronajcie, naprawdę bardzo hojnie odpowiedzieliście, bardzo dzielnie i fantastycznie odpowiedzieliście na moją e, taką prośbę czy mój apel e, uruchomienie patronajta. Więc jeżeli ktoś ma ochotę się dołączyć, to bardzo serdecznie zapraszam. To mi pomoże tworzyć kanał, tworzyć więcej, więcej czasu po prostu poświęcić na kanał, od, odłożyć troszkę mojej zawodowej pracy i więcej czasu poświęcić kanałowi. Więc e, zapraszam do zaglądnięcia na, na profil patronajta. A do opisu filmu, właśnie y, zwłaszcza tym, którym y, mam za co podziękować. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.